Da. Potrzebuję to zobaczyć. Czy są jakości. Ależ ten YouTube. Tak, chudra YouTube. Ależ ten Twitch jest ostatnio łaskawy. To chciałem powiedzieć. Jeszcze najchętniej to bym zrobił. W sumie najwiele nie da. Musiałbym na okienkowe przejść. Jak to mały klasyk. Jebać. Będę po prostu spoglądał na telewizję. Nie podoba mi się to, co słyszę. Bardzo mi się nie podoba to, co słyszę. Okej, okay. Dobra. Działa, działa. Wszystko jest okej, okay, wszystko gra. Tylko zobacz, jeszcze powiadomienie widzę. A dobra, tu jest powiadomienie. Cześć, dzień dobry. Sewika nie ma. Kryspin został odżegnany od pomysłu. Cześć, Cyro, cześć, Rychon. Cześć, Samuraju. To kto w końcu ma Sima? Ja będę miał Sima, koniec końców. I tylko ja. Chyba, że coś się nagle zmieni i ktoś mi napisze, ej, słuchaj, ja jednak chcę wbić na streama. No to wtedy, no co ja będę mógł powiedzieć, no najwyżej taką osobę wpuszczę. Ja tu jestem tylko przelotem, bo nikt inny dzisiaj nie streamuje. Słyszałem, że robię najlepszy speedrun pod tytułem jak szybko można zepsuć sobie broń od 100 do 0. Ostatnio udało mi się to przechodząc niecałą jedną lokację, więc całkiem szybko bym powiedział. Cześć Sebastianie. Nie mam DS Fixa zanim ktoś zaproponuje mi takie wspaniałe rzeczy. Bo wiem, że on dość solidnie naprawia problem z wytrzymałością w DS 2 PC-owej wersji. Odkrywca, tak, nie będzie skamieniały, polosujemy sobie rzeczy. Coś chcę zmienić, pójść budować wygląd zewnętrzny. Whatever, chcę zmieniać wygląd. Tak przez większość czasu chodzimy tak w takim ekwipunku, że to i tak niewiele zmieni, czy będziemy to zmieniać, czy nie, więc równie dobrze mogę po prostu zrobić to, co najważniejsze, czy naprawdę ty. Jeżeli liczycie na fabułę, to obawiam się, że nie tutaj. Ja tu jestem tylko po to, żeby się wypierdziać przy każdej możliwej okazji o wszystko jak leci i potem narzekać na to, że czemu ja się wypierdzielam. Nawet już go po mnie. Obawiam się, że na to już za późno. Mogłaś przyjść odwinę wcześniej, Sylwio. A trzeba było przyjść wcześniej. Skąd ja przyszedłem? Ja przyszedłem... Nie stąd. Ja chcę wyjść tam, gdzie przed chwilą byłem. Ja na przykład lubię Dark Souls 2, na pewno bardziej niż 1. Moim zdaniem odwrotna kolejność, jeżeli chodzi o to, jak bardzo lubię, nie lubię gry, w tym wypadku bardzo się sprawdza. Trójka większe, dwójka większe, 1. I tego się będę trzymał, nawet pomimo tego, że dwójka ma ze sobą problemy. Będą speedrun staty. Na pewno nie będzie speedrun statów. Ja nie umiem aż tak dobrze w DS2, żeby móc zrobić jakieś speedrunowe rzeczy. Może po zabijaniu tego cholerstwa. Bo akurat zabijanie tego cholerstwa jest dość proste. Jak się wie co robić. Wystarczy go cały czas odchodzić od tyłu. On będzie próbował nas usiąść się bardzo grzecznie kulturalnie. Możemy go sztulecikiem dziadnąć 4 razy. On znowu spróbuje usiąść. Powtarzać do skutku. Tutaj trochę źle go zaszedłem. Teraz nie byłem pewien, czy nie byłem za bardzo z boku. Bo on ten atak wykonuje, jak jesteśmy za nim bezpośrednio. Więc trzeba uważać na swoją pozycję, jeżeli chcemy go tak serować.
Można powiedzieć to sterowanie, ja nazywam to dobrą strategią na walkę, biorąc pod uwagę, że to przeciwnik, który jednak potrafi nam spuścić solidny wpierdziel. O nie. Na szczęście on nie usiadł mi na głowie, bo bardzo by mnie to pobolało. Cześć, są kiedy ich 7. Zapewne domyślasz się odpowiedzi, więc pytanie jest absolutnie zbędne. Jeszcze trochę ich poradzę w regulaminie w coś pokroju wspomnienie o ich 7 to ban. Spokojnie. Znaczy powiem tak, jeszcze tego nie robię, ale dajcie mi chwilę, a napadę do tego, co się wprowadzi. A dobra, to zgarnąłem, to zgarnąłem, tu je ognicho. Wiecie, jaki jest mój jeden duży problem z Dark Soulsami w dwójką? Że zawsze zapominam na początku, że skok jest pod innym tym, pod innym przyciskiem. Przez co bardzo często się wypieprzamy na jednym skoku na początku. No niestety, Krystianowi nie spodobała się reakcja tłumu, więc stwierdził, że może jednak nie. Powrotu nie będzie. Było mówione od dawna, więc w sumie pod tym względem wiele się nie zmieniło. Właśnie słyszałem coś o tych dziwnych snach po serze i chcę to kwestionować. Cześć, Olku. Najlepsze Dark Soulsy. Nie powiedziałbym, że najlepsze. Wolę osobiście trójkę. Trójka większa, dwójka większa, jedynka. Przynajmniej jeżeli chodzi o gameplay, tak? Bo fabularnie pewnie bym mógł się zastanawiać, czy jedynka nie jest ciekawsza, jakaś taka fajniejsza niż dwójka. A inna sprawa, że ten, że Dark Souls 3 to praktycznie jeden wielki list miłosny do... O, trafiłem go. Interesujące. Że Dark Souls 3 to jeden wielki list miłosny do Dark Soulsów 1. Ej, wypraszam sobie. Dark Souls 2 są bardzo dobre gameplayowo. Nawet jeżeli mają parę chybionych rozwiązań. I tego się będę trzymał. Dobra, tutaj nie dajmy się trafić strzału. W sumie zawsze mnie to zastanawia, dlaczego łucznicy dostają mniej obrażeń od sztyletu niż zwykli ci walczący wręcz. Chybione hitboxy, już nie przesadzajmy. Cześć Damianie. Dobra. Wziąłem na początek skamieniały przedmiot, więc go pozwolę sobie wyrzucić tutaj. Ciekawe, co dobrego dostanę. Może wielki młot? Nie, skamieniała smoczakoś jest do ulepszania, więc nie będę absolutnie rzekał na to, że... Czy ja właśnie... Miałem to wyrzucić, a nie użyć. Tak, wiem, haha, to nie użyć, haha. Śmieszny żart, haha. Dobra, spadnijmy tutaj. Przedmiot, jak konkretnie poduszę. Jestem nie, że pewien, że za zapełnienie wszystkich tych słupów tutaj da się coś odblokować, ale jeszcze nigdy nie pamiętam, czym to jest. Nie, na pewno nie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo ostatnio jebała mnie wytrzymałość w dupę, jak próbowałem grać w DS2. Powiem tak, ten stream nie nazywa się jak się nazywa bez powodu, okej? Okay? Tego się trzymajmy. Hop. Dobra. Wróćmy tu, weźmy po drabinie. Aż tak z wytrzymałością. Zauważ, że jestem w połowie tutorialowej lokacji i mam połowę wytrzymałości w mojej broni. A nie biłem wcale jakoś specjalnie dużo przeciwników. Generalnie wynika to w dużej mierze z tego, że... Au. God damn it.
Naprawdę. Może po prostu przestanę lokować się na rzeczach. W dużej mierze wynika to z tego, że podstawowa wersja ma 60 FPS-ów i przez to, jakkolwiek głupio i źle to nie brzmi, to wytrzymałość zużywa się bardzo szybciej. Tak, wiem, że to jest głupie, ale to tak działa. I jeżeli akurat będziemy mieli jakąś broń, która zużywa dość dużo tego wytrzymałości i ma dużo klatek, w których trafia przeciwników, to jest szansa, że zużyje ona naprawdę idiotycznie dużo wytrzymałości na jeden atak. Te bazyliszki tutaj są teoretycznie jako magi jesteśmy w stanie zetrzeć w tym momencie, ale ja nie jestem magiem, więc możemy z nimi zrobić dosłownie nic. Wydaje mi się, że to wszystko, co mogę tu zgarnąć. W sumie to zabinę mogę wcześniej opuścić, ale tego nie zabiłem, bo po co? Tutaj nie chciałbym spaść w przepaść, więc bezpiecznie to zrobię. Jego nie obudziłem, bo nie mam przedmiotu do petryfikowania. Co? Beach, please? Jak to ma nie być działać? Z tego co pamiętam, jeżeli usiądziemy przy ognisku, to broń się naprawia. Więc wystarczy po prostu w miarę regularnie siadać przy ogniskach i mieć jedną zapasową broń. Ja na przykład teraz mam dwa sztylety w sumie, tak? Mam jeden ten, powiedzmy, główny i drugi, który znalazłem gdzieś, tak? Więc mogę sobie zamienić na ten, który ma więcej wytrzymałości w każdej chwili. Dobra, co tutaj jest do znalezienia? Na pewno tu jest coś do wzięcia. Boskie błogosławieństwo. Tu wydaje mi się, że jak pójdziemy, to nic nie było tak sensu stricte, że możemy tutaj na razie pójść, ale w tej chwili to nic nie zrobimy. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Dwójki nie kojarzę aż tak super. Najbardziej ze wszystkich części kojarzę trójkę mimo wszystko. Bo w nią grałem zdecydowanie najwięcej i najbardziej dokładnie ją przechodziłem. Na pewno są tutaj jakieś zwłoki z jednym homeboneem. Są tu drzwi, które jak otworzymy, to możemy pobić przeciwników, ale przedmiotów tu chyba nie było. Plus, żeby otworzyć przejście dalej, musielibyśmy odpetryfikować tamtą kobietę, która tam stoi, więc na razie tutaj nic nie mam do zrobienia. Kolegi z Moonlight Graceworldy nie mam zamiaru bić. Mule Graceful to fajna broń, tylko jeżeli gasi magię inaczej, aniżeli postacią jakąś taką stricte fizyczną, jak, nie wiem, rycerz coś ten deseń. Ja osobiście w trójce chyba bardziej wolę kosy Fridę, ale to może też kwestia tego, że haha, PvP z kosami Fridę jest całkiem zabawne. Dobra, czy to tu się spadało? Tak, to tu się spadało. Tylko ostrożnie, bo jak za bardzo do przodu pobiegniemy, to można się spieprzyć prosto do wody. Tego byśmy nie chcieli. Jeżeli ktoś mi powie cokolwiek o Covenant of Champions, to powiem mu, że może jak przegram w drugie kolejne 300 godzin, to wtedy się zastanowię. Z góry mówię. Tutaj jest najlepszy przyjaciel każdego speedrunnera w każdej starszej części, znaczy starszej części, starszej wersji gry. Lunetka ma to do siebie, że potrafi bardzo dziwnie działać, przez co można biegać z prędkością 300 machów na sekundę. BMN. Wiesz co, zamiast być mężczyzną, wolę się dobrze bawić. I tego się trzymajmy. Od bycia mężczyzną miałem dzień wczorajszy i widzieliście, jak to się skończyło. Nie chcę kolejnej gry usuwać, tylko dlatego, że ktoś mi powiedział, bądź mężczyzną. Bo mi się gra na pewno w dwójkę dużo lepiej niż w jedynkę, która ma dużo więcej problemów ze sobą niż dwójka, a co? Wiem, że można szkalować. Ja tak samo szkaluję jedynkę, jak ty szkalujesz dwójkę. Więc doskonale wiem, że da się to zrobić, że tak to ujmę. Oj, nie. Nie oszukujmy się, no. Jeżeli komuś zależy, to znajdzie wystarczająco dużo powodu, żeby szkalować każdą część. Wiem, że ludzie bardzo dużo narzekają na trójkę i w sumie mają przynajmniej trochę racji. Z tym, że w trójce za łatwo jest rolować, tak? Że role z automatu mają za dużo klatek, to po pierwsze. A po drugie, że zużywają zdecydowanie za mało staminy w porównaniu do innych części. Wielu ludzi by cię zamordowało za to, co powiedziałeś, że co, że wolę grać w dwójkę niż w jedynkę? Ja doskonale o tym wiem.
Ale ja szkaluję jedynkę całym swoim sercem. Jeszcze nie chcesz mnie bić? No dobra. Co nie ten NPC jest całkiem zabawny. Z jednego prostego powodu. Bo można bardzo łatwo przerywać rzeczy. On ewidentnie też może. On teraz jest bardzo duża szansa, że chciałby się napić Estusa, ale chyba mu na to nie pozwolę. Czemu bijesz pana człowieka? Ma fajne ciuchy, spodobały mi się, tak wam powiem. Cedorskie ciuchy są bardzo fajne, dają nam więcej dusz. Wyposażenie i ekwipunek, nie kto to rozróżnia, ale... Cedorskie rzeczy, cedorskie rzeczy. Za każdą założoną cedorską rzecz mamy więcej dusz. Jak tutaj nie bić takich NPC-ów? Znaczy, to nie jest sensu stricte speedrun, tak? Znaczy, może jest to strategia wykorzystywana w speedrunach, ale... powiedzmy, nie traktuję tego jak to, że chcę speedrunować, tak? Gdybym chciał speedrunować, to przede wszystkim nie robiłbym niczego w tutorialu, tylko bym przebiegł prosto do Majuru. Jak pieszczotliwi na Slam Majule. Dobra, zgarnąłem większość rzeczy, które chciałem. Jeszcze tylko się upewnię, czy koło Lenigrasta czegoś nie było. Yep. Dusza i klejnot. Tu na górze coś było. Był NPC, który może nam dać Covenant. Ten, który sprawia, że jeżeli ktoś nas atakuje, to przyjdzie nam pomoc. I najważniejsza z rzeczy... Emerald Herald. Najważniejsza rzecz, dostaliśmy Estusa, Szmaragdowa Herald. Dobra, i teraz chyba... Yep. A łapaj szard Estusa, który znaleźliśmy wcześniej w studni. Jej, mamy dwa użycia Estusa, żyć nie umierać. I najbardziej zabawna część Dark Souls 2, trzeba ładować w adaptability, żeby mieć sensowne role. Nie, serio, to jest upierdliwe czasem. Następna rzecz na jakimś modzie. Zastanawiałem się nad tym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że i tak mam zbanowane konto, więc mogę równie dobrze grać na Steamie, a nie bawić się w przerzucanie między 17 różnymi wersjami w zależności od moda. Tak, mam zbanowane konto w Dark Souls 3 przez to, że odpaliłem sobie kiedyś jakieś mody i zapomniałem potem zmienić z powrotem na ten... na wersję normalną. I od tej pory mi nie odbanowali niestety. Więc jeżeli chciałbym z kimś grać w Dark Souls 3, to musiałbym się bawić w Family Sharing. Tak zwana dobra zabawa. Randomize item plus Google Translation. Czy chcę pytać, zwłaszcza o tą część z Google Translation, czy ja nie powinienem skrzynki jakiejś? Czy ta skrzynka dopiero... Nie, skrzynka dopiero tutaj była. W niej bodaj ta lecza była. Dobrze pamiętam. Jep, szkarłatna palma. Dajmy ją. Wciąż mam bardzo mało dźwigu, więc raczej się nie przejmuję tym, że ją sobie mam. Pamiętam, że zrobiłem kiedyś z Indersów. Znaczy nie jakieś takie regularne, ale że przynajmniej jeden czy dwa miałem z Indersów. Albo tylko sam je przechodziłem sobie dla fanu, a nie streamowałem. Wiem, że na pewno ogrywałem jak to z Indersy. Spróbuj język, ale dziura, o kurczę. Tongue Butthole tak zwane. Mi zawsze, jeżeli chodzi o mody, będą się kojarzyć randomizery, które były u Lobosa, gdzie dosłownie co chwilę miał gwyna wszędzie w jedynce. To jest czysty mem. A różnorodne przeciwników w Dark Souls 2. Lubicie humanoidalnych przeciwników? Mam nadzieję, że tak, bo to jedyne co będziemy spotkać przez najbliższe 300 lat. Lubicie obiegać swoich przeciwników?
To dobrze, bo to najlepsza strategia na walczenie z przeciwnikami Dark Souls 2. Czemu się spierdzieli, nie? Bup, bup, bup. Zwyczajnie lubię tutaj stać z podniesioną tarczą, bo czasami... Znaczy, wierzę, że byłbym w stanie unikać generalnie rzeczy, ale jednocześnie nie wierzę w siebie aż tak bardzo. Lubisz życie na krawędzi? Cię wiem, cześć plasku. Nie jest tutaj aż tak źle. Powiedziałem. Dużo większym problemem, jaki mam, jest to generalnie, że spora część przeciwników tak jakby reaguje na nasze ataki i przez to odrobinę szybciej... Nie no. Przez to odrobinę szybciej potrafi wejść ze swojej kombinacji. Przez co łatwo się wpierdzielić w coś. Ale tak swoją drogą zgadnijcie, kto nie włożył sobie stosów jak idiota. On się zamachnie. Powinienem częściej rolować niż blokować tarczą pewnie. Bo zamach. Raz, że blokowanie tarczą, którą obecnie mamy, zadaje na obrażenia, a dwa, że jest trochę wolniejsze niż rolowanie z tej smoczej świątyni. Wiem o czym mówisz. Wiem o czym mówisz i też mam takie wrażenie. Chociaż ja bardzo podobnie narzekałem na tych. Czy dam radę? Nie, nie dam. Chociaż nie. Bo ich teoretycznie da się sprowokować, żeby spadli. Interesujące. Żeby spadli w przepaść, ale to trzeba bardzo specyficznie ich... Jak już mówiłem, trzeba bardzo specyficznie... Czy ja nie zgadnąłem tamtego ogniska? Wiesz co? Ja po nim wrócę. Tylko po to, żeby je odpalić. Haha, fajna ilość dusz xdd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 d. Uwaga, to był śmieszek. Wrzućmy sobie stusa. Jakby się ktoś pytał, dlaczego mam tyle przedmiotów, to zacznę jako explorer i to z tego wynika. Dla mnie dużo większym problemem niż cokolwiek są ci cholerni hajdenajci, którzy tu siedzą. Z nimi nigdy nie wiem, jak sobie radzić. Bo oni tak... Nie wiem, większość silników ma dość mocno telegrafowane te swoje animacje ataków, co nie? Hajdenajci? Ni chuja. Nie wiem, po prostu nie wiem, jak z nimi walczyć. Ciep, cokolwiek. O, to jest to, o czym mówiłem, że on po otrzymaniu trzech ciosów tak jakby szybciej wrócił do swojej domyślnej animacji, niż jakbyśmy go zostawili. Ciach, ciach i się pewnie zamachnie. Jep. Wiem, że część z tych przeciwników potrafi atakować cztery razy. Oj, ale to było chujowe. To był chujowy dół z mojej strony. Przyznaję się, bez bicia to był absolutnie chujowy dół z mojej strony. Nie byłem pewien, czy jeszcze raz nie zaatakuję. Teraz się zamachnie, właśnie. Mogę go dobić już, chyba. No, jak nie będę trafił, to na pewno go nie dobiję. Pęknie tak po niebieskiego oka. Tutaj wydaje mi się, że nawet jeżeli ten drugi wydaje się, że przyjdzie, to jeżeli odejdziemy, to on zaraz sam odejdzie. Ulala. Więc oni są honorowi i nas nie będą bić dwóch na jednego, pomimo tego, jak to wygląda. On sobie teraz grzecznie tam wraca i da nam się bić z tym tutaj. Swoją drogą fajna wytrzymałość mojego sztyletu, co nie? Też lubicie? Bo ja nie. Absokurwalutnie. Dziap, dziap, dziap. 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 Czy on do mnie znowu idzie? Nie. Przetrzymałem się, prawda? Przetrzymałem się.
Podejrzewam, że najbezpieczniejszą opcją byłoby tak naprawdę ich zignorować. Jeżeli chodzi o wytrzymałość przynajmniej. Bo moja obecna wytrzymałość bardzo mi się nie podoba. A z drugiej strony każdy z nich daje 400 dusza, a na tym etapie to jest naprawdę dużo, więc... Z tego co pamiętam, to jeden poziom w tej chwili to jest jakieś 800 dusz, więc dwóch przeciwników mam poziom. By the way, jeżeli ktoś jest bardzo masochistycznie nastawiony do życia, to może pójść w tamtą stronę, gdzie teraz patrzę mniej więcej. Aczkolwiek... To wymaga naprawdę bycia całkiem kompetentnym graczem w tego, czego ja niestety o sobie nie mogę powiedzieć. Zagrożenie zniszczeniem, czy ja mogę... nie mogę. Zastanawiałem się, czy mogę zdjąć tą broń w ten sposób, ale niestety nie. Dziab. Weź przedmiot, pęknięta kula niebieskiego oka, że jakiś smok nie strzałem. Właśnie, o ile dobrze pamiętam, ten smok jest dopiero z Kolara i gdybym grał w oryginalne Dark Soulsy 2, to by go tam nie było. I byłoby to znacznie wygodniejsze. Nie będę kłamał. Tak samo jak wygodniejsze byłoby, gdy nie muszę się użyć z tym Hidden Item, który tutaj pilnuje skrzynki. Ale to też trochę za dużo wymagam. Fight me. No. Zamachnie się? Tak. Dziab, dziab, dziab. Granici z maczugami ma wrażenie, że mają nieco szybsze ataki niż ci z mieczami. Jako widzimy, to nie brzmi. W sensie tak jakby mają krótszą przerwę między seriami? Dziab, mach. Generalnie to jak ci... O Jezu, to było niebezpieczne. Nie powinienem tak robić. Tak jak ci przeciwnicy atakują, to jeden z powodów, dla którego wolę po prostu chodzić starczą na tym etapie gry. Bo wiem doskonale, że bardzo często się zdarza, że oberwę czymś głupio fans, czym wydaje mi się, że nie oberwę. A z podniesioną tarczą jednak dostaję zauważalnie mniej. Ja i moje pierwsze podejście do Dark Soulsów 2 sprawdzało się do tego, że w lesie znajdowałem, to była chyba zanglejska tarcza albo coś w ten deseń. I z jej pomocą naprawdę dużo gry można przejść. Skoro technicznie gorsz, co masz na myśli? Bo nie jestem do końca pewien w tym momencie. Czy jestem profesjonalnym graczem? To jest ważne pytanie. Nie. Jestem w kompletnym przeciwieństwie profesjonalnego gracza, który zrobił to, co chciał zrobić swojemu przeciwnikowi. Nigdy nie pamiętam, jak się dokładnie robi, szczerze mówiąc. I powiem wam tak, z racji tego, że już biję tych przeciwników, to nie chce mi się tego robić po raz drugi, zwłaszcza, że z naszymi obecnymi statystykami nie idzie to zbyt szybko. A ci rycerze są na tyle powolni, że można ich po prostu kompletnie zignorować. Powiem tak, dużo większy problem zaczyna się wtedy, kiedy pojawiają się do zabijania Hydenite, którzy nas gonią. Bo Hydenite to skurwysyny matki natury, z którymi nie da się sensownie użerać. Chyba, że bije się ich kompletnie na dystans. Jakimś łukiem, włócznią, nawet włócznią niekoniecznie, łukiem, magią, coś ten deseń. Ja po prostu nie potrafię. Biłem się z nimi jakieś 100 lat i do tej pory nie umiem. Dobra, daj mnie duszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba nie. A może. Miałeś razy. Cóż za skomplikowana walka. Jak ja to robię? Najlepszy gracz Dark Souls, jaki kiedykolwiek się przytrafił w tej grze. Ej, siema.
Ona chce mi duszek też. Czemu ona nic nie dostaje? Czy ona spadła? Tak, ona spadła tam. Goddammit. Będę musiał do niej zejść. Gdzie się do niej schodziło? Tędy. Nech. Ona będzie... Nie chciała zepchnąć! Tego się spodziewałem, szczerze mówiąc. Daj mi jest tu sapes. Ona będzie mnie teraz odpychać cały czas. O nie! Jezu Chryste! Co ona mi robi? Ona mi robi niedobre rzeczy. Yep. Jak to będę podchodził, to ona będzie próbowała to robić. I guess. Jezu, ile ona bije! Mam wrażenie, że mogłem popełnić dany błąd. Nope. Zastanawiam się, czy jestem w stanie... O nie! Czy ona ma... Jesus fucking Christ. Mistakes were made. Mistakes were definitely made. W idealnym świecie chciałbym ją tak ściągnąć, żeby ona się zjebała do wody. O-o. To było za bliskie. Nie chcesz może do mnie podejść? Nie. O mój... Święty Boże, nie, no. Chciałbym, żeby oni też mieli ograniczone ładunki na magię, ale wiem doskonale, że za dużo wymagam. Właśnie jestem na 99% pewien, że oni nie mają ograniczonego... ograniczonej ilości speli. Co mnie bardzo nie cieszy, by the way. Czyżby? Wydaje to się, że... Better Sixty Quest, jak to mówią. No to co? Fajnie było mieć trochę lepsze staty do zakładania broni, co nie? Tylko jeszcze fajnie było jakiś znaleźć. Nie to ognisko. Fuck. I pytanie, czy ona coś po sobie zostawiła, czy nie? Mam nadzieję. Płomienia, wieża płomienia. Ważną rzeczą jest to, że teraz, jeżeli będziemy chcieli zwiedzać wieżę Heidego dalej, to już ci Heidenajci, którzy tam siedzieli i nic nie robili, będą wobec nas agresywni. Dzwonek Bożko, kamień klucz do tundy. Wydaje mi się, że dzięki temu kamieniowi możemy już iść do Huntsman Scopes, teoretycznie. Czy jestem masochistą aż do tego stopnia, żeby iść do Huntsman Scopes? Nie mogę być na tyle pojebany, prawda? Słynne ostatnie słowa. A cóż to? Myślałem, że się odrolowałem. Zdążę? Powinienem. Na ostatnią chwilę, ale zdążyłem. To najważniejsze. Tutaj parę rzeczy do zgadnięcia. Mroczne pastylki. Mlem. Dusza dumnego rycerza, stara halabarda.
Chcecie poznać o starej halabardzie rycerskiej? Ile ona wymaga siły? A, ona wymaga 20. Dexa 20 wymaga! Ja pierdolę! Ulala! Tak, może wezmę tego Morgenstern'a, żeby cokolwiek zadawać. Biorąc pod uwagę, że mam już na niego statyki, to na pewno się przyda bardziej niż te sztylety. Nawet jeżeli jest wolniejszy. Dexosy 2 generalnie mają jedną ważną rzecz, o której trzeba pamiętać, że mamy dwa główne sposoby na leczenie się. Pierwszym są life gemy, czyli to, co obecnie mam wyekwipowane, a drugim są estusy. Estusy są zauważalnie wolniejsze niż life gemy. Pamiętaj, adaptacja, I know right. Najpierw musisz pokonać ligę, że myślę przy Dexo, o nie. No, fight me. Ulala. Chyba nie umiem parować. Chyba zapomniałem, jak się paruje. O nie. Jest upośledzony. Zdawałem. Zdawałem. Ty wstajesz. S? Czy to jest mimik? Złota zasada, jeżeli chodzi o skrzynki. Czy to jest mimik? Delikatny kościany co to było? Czy to było to do kamienienia rzeczy? Nie. A, to był upgrade to Estusa. Jezu, right, Sublime Bondust. Już pamiętam. Da się do tego przyzwyczaić, Sylwia. Chyba, że ktoś ma jakieś bardzo intensywne OCD. Dobra, dajcie mi z tego wyjść, tu nic nie ma. Wiecie co, tak wam powiem, że po tym jak grałem w X7, to możliwość obracania kamery analogiem jest tak kurwa wygodna, że aż się człowiek zastanawia, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł. O Jezu Chryste, co ty tu robisz? Skąd ty żeś wyszedł? Mendo mała. Dobra, z tym bazyliszkiem chcę sobie poradzić, zanim cokolwiek. I jeszcze jeden. Jeszcze dwóch! No chodź kolego, będzie fajnie. No, nie chcesz? No, chcesz. Nice. Tam jeszcze na górze są oponenci. Z bazyliszkami jest zawsze ten problem, że po nich nie widać, czy one żyją, czy nie. Tu jeszcze nic nie było. Tu za to jest przejście do mojej ulubionej lokacji, do której nie jestem pewien, czy chcę iść. Nie będę kłamał. Absolutnie, kurwa, nie znoszę tej banej przystani i jak mogę, to unikam jej. Powiem wam tak, akurat Dexosy 2 są o tyle ciekawie zrobione, że da się w większości lokacji bardzo unikać, jeżeli nam zależy, żeby tam nie iść. Naprawdę jest tyle sposobów, żeby wybrać sobie inną ścieżkę, niż byłaby, nie wiem, zalecana czy cokolwiek. Na przykład teraz mogę sobie wrócić tutaj. I po tym, jak dostaliśmy ten dziwny, śmieszny kamień do tundy, czy jak tam się zwało, możemy skorzystać z tego, żeby obrócić tą ścianę, która blokuje nam przejście gdzie indziej. W tym wypadku mianowicie do Huntsman's Corpse. Woda różana. Ale ja nie chcę iść bez żadnej kąpieli, nic takiego, jest po prostu. Tu
Tutaj zawsze się zastanawiam, czy na dole jest coś, co można zgarnąć, czy to po prostu przepaść, która tylko czeka, żeby człowiek się tam głupio wpierdolił i głupi jeżeli sobie rozwalił. Ale niestety w tym przypadku jest to właśnie to, co powiedziałem w mało parlamentarnych słowach. Aż tak szczerze mówiąc, to powoli się zaczynam zastanawiać, czy określenie parlamentarne albo nie cokolwiek znaczy. Z nim chyba możemy porozmawiać, jeżeli mamy wystarczająco dużo statystyk odpowiednich. My takowych statystyk nie mamy, więc trochę kolega nas nie lubi. Sami to mu się wcale nie dziwię. Mogłem wydać poziom teraz, jak o tym myślę, ale jaki jestem. Swoją drogą, czy jest na tyle głupi, żeby robić to, co planuję zrobić? Będę żałował tego, co właśnie robię. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę. I bynajmniej nie mam tu na myśli bicia w tych już. Nie powiem już szkieletów, zombiaków, które tutaj biegają. Ulala. Widzę, że trafiamy się nawzajem bardzo dobrze. Oni tutaj rzucają trujący pyłek. Na co trzeba uważać generalnie. Gdzieś tutaj dało się jeszcze z tego co pamiętam spaść jakoś. O Jezu. Mam złe wspomnienia też. Z nieumarłymi, którzy atakują pochodniami. W dwójce, Jezu, w jedynce oni potrafili robić jakieś 7-hitowe combo, które było idiotyczne. Znowu tutaj zbliża się skrót. Drzewa się nie niszczyło, z tego co pamiętam. Ukryta ścieżka. I inne kłamstwa, które ludzie będą wymawiać wam każdego dnia, żeście myśleli, że ona naprawdę tu jest. Pamiętajcie, złota zasada. Jeżeli ktoś wam mówi, że to jest ukryta ścieżka, to macie 50% szans na to, że będzie albo że jej nie będzie. Właśnie to podejrzewam, że szansa na to, że jej nie będzie, jest jeszcze wyższa. Nie, duchy. Na razie wolałbym się posiłkować live jamami, bo w sumie nie mam ich jakoś super dużo. Znaczy nie mam stosów super dużo, to chciałem powiedzieć. Tutaj widzę, że nas strzelają niestety. Tam na dole są rzeczy, ale trochę nie ukrywam, że boję się schodzić. Przez to, że są strzelające szkielety. Znaczy, cały czas mówisz, że to szkielety, kiedy to nie są szkielety. Są po prostu nieumarli strzelający do nas za tymi strzałami. Tutaj jest nie, że powiem, że coś jest po drugiej stronie. Wiecie, coś tam jeszcze pamiętam. Au. Au! Au, 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 au. A, przepraszam, przepraszam, już nie będę. Pani władzo. Pani władzo! Czy on mnie goni? Czy on mnie goni? To ważne pytanie. Tak, on mnie goni. Ty chuju. Przestań mnie gonić. Dlaczego nie pomyślał, że w sklepie się dać możliwość zakupienia szybszego ładowania Bastera? A po co? Co, za wolno ładujesz? Przyzwyczaj się, ta gra jest ogólnie wolna. Nie, żebym szkolował siódemkę za to, że jest wolna czy coś. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, przysięgam. Au. Jezu Chryste, ale te strzały piją jak na to, że to tylko strzały. O ty łajzo. No, 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 no. Au, au, au. 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 Chciałbym nie marnować staminy. Jaki imbecyl. Którym ewidentnie jestem. Bo nie można tego zrobić z rozsądkiem, prawda? Boję się generalnie, że jeżeli tam spadnę, to już nie wrócę na górę w żaden rozsądny sposób. Dlatego, nawet pomimo tego, że widzę, że tam są znajdźki, to wolę ryzykować. Jeżeli dobrze pamiętam, tam na środku pokoju jest jedna wielka dziura. Co się tu robiło? Tu się gdzieś to odblokowało. I teraz. Czego odrzuciłem przepaść? Chyba tak. Tutaj się odblokowywało śmierć, co widać po ilości czerwonych. O ty łajdo. No, 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 no. Ja się z panem pożegnam na chwilę. Wrócę w bezpieczny zaułek.
I tu się mogę z tobą bić. O mój święty Boże. Udaję, że tego nie było, tu się nic nie stało. Szybki jest. Wow. już pogaję sobie. Już tata nic nie chce obejrzeć w telewizji. Fajnie było. Dobra, to jeszcze raz. Chciałbym to zgarnąć. Pięknie tak kula czerwonego oka. Generalnie tutaj coś leży i jestem na 99% pewien, że jak tam się wpierdzielę, to umrę. Więc tam nie idę. Co za to chcę zrobić, to zapomnieć, że w tej grze to tak działa. Chcę to odkopnąć. I usiąść przy ognisku. Jej! Powiem więcej, chcę wrócić do Majuli, żeby ulepszyć sobie jest to, o czym zapomniałem ostatni raz, kiedy to byłem. Better Six Class, tu lepsza butelka Estus. Butelki się ulepszały w tym. W ogniskach. Right. Dwa punkty w Dexa? Dwa punkty w Dexa. Tak wiem, dawanie w Dexa, buchu. Spalenie. Delikatny kościany pył. Tak. Dawaj. To Estusa mamy ulepszonego. Podróż do zagajnika myśliwych. Droga do mostu. O nie, poda na Netflixa najgorzej. Mogę to, fuj, Netflix. To jest to nie, że powiem, że... Spukłem się. O, właśnie. Czekałem na niego, bo wiedziałem, że ktoś tutaj wpada. A tu jest lokacja, przez którą bardzo, podkreślam, bardzo uwielbiam biec. Tak na chama, biec po prostu. Nie zatrzymując się i biec. Głównie dlatego, że przeciwnicy tutaj to skurwysyny matki natury. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy tutaj na takim etapie gry, czyli jakieś 30 poziomu za wcześnie. Znaczy powiedzmy sobie szczerze, ja doskonale wiem, że jestem tutaj zdecydowanie za wcześnie. No chodź kolego, będzie fajnie. Daję. Wypozorom, tak jak tarcze w dalszych częściach nie są aż tak, znaczy w dalszych, w innych częściach nie wydają się aż tak użyteczne. Tak akurat w dwójce ja bardzo lubię osobiście używać tarcz. Dobra, wydaje mi się, że jego mogę ominąć po prostu, przebiegając tutaj. Przebiegając tutaj. Przebiegając tutaj. O, on się na mnie rzuci, prawda? Yep. Bup. O! To jest mój jabłem. Nice. O-o. Z dwoma nie chcę się bić, miałem możliwości. Ale raczej nie będzie mi to dane. Znaczy, on się zaraz na mnie rzuci po prostu. I powinienem być w stanie go dobić. Nice, bardzo nice. Podoba mi się to. Nie ma staminy, ale to przebrojemy jakoś. Czy on czegoś nie... Nie, on tylko duszę wydobył niestety. A szkoda. Miałem nadzieję, że dostanę jakiś tem z niego. Tam coś leży, ale tam chyba jeszcze jednego przeciwnika trzeba będzie zabić do tego. Dobrze pamiętam? To jeszcze jeden oponent był? Niebezpieczny przeciwnik? Jup! A i ta tłuszka jest, no. Żeś nie umierać. Od czego się obezwałem, by the way? Nie mam pojęcia od czego. Chciałbym nie bić się z dwoma naraz w miarę... Au. Przypokowałem się na czymś. Ups. Jestem martwy? Jeszcze nie. Ale tylko jeszcze. Jak któryś z nich podejdzie, to mogę być. Jestem teraz na hita generalnie. A że life jammy mają w tendencji do bardzo wolnego regenerowania HP-ków, to już zupełnie inna sprawa. Proszę.
Miałem nadzieję, że szkielet podbiegnie szybciej. A, dobra. Jeden na jeden mogę się bić już dużo zgrabniej. Mech. Myślałem, że mógł bije w plecy. Jest to nie, że powiem, że to powinno mnie trafić, by the way. Auf. Klejnot. Poczekajmy, aż mi się hapeki zagenerują. Generalnie bicie się między drzewami jest strasznie niewygodne, bo bardzo łatwo jest się zaklinować między nimi. Nie jestem pewien, czy jego broń można parować, czy nie, i chyba wolniej sprawdzać, mając tyle HP. Wiem za to, że moja broń przebija mu pojazd, więc tak długo jak go trafiam, to... Kurwa. I trafiliśmy się obaj w tym samym czasie mniej więcej. Tak bardzo dużym telegraficznym skrócie. No to co, pokazałem wam jak to się robi normalnie i legitnie. No to co, przyjaciele, chyba czas na speedrun! Żartowałem. To był tylko prank. Nie, to nie był prank. Idę po te dusze. Powiedziałem coś. No to co? Jak łatwo zignorować wszystkich przeciwników? Tutaj trzeba uważać, bo w tym moście są dziury generalnie. I na tych dziurach bardzo, ale to bardzo łatwo jest się wpierdolić. Bardzo łatwo jest się też wypierdolić od tego przeciwnika, który tutaj jest. Zresztą jak widzisz, na załączonym. I zapomniałem kompletnie, że oni mogą mnie wybijać z wchodzenia przez bramę. Byłem pewien, że w dwójce tak nie działa. Ewidentnie się myliłem. Ile ja będę, żeby mieć teraz jakiegoś Great Swordla? Jezu Chryste. Bo jeśli to wcale nie jest tak, że mogę iść jakąś normalną ścieżką, a nie próbować kombinować iść po zupełnie popierdolonej. Przy okazji jedną z mechanik Dark Soulsów dwójki, za którą ludzie czasem nie przepadają, jest fakt, że spadają na maksymalne hapeki, co śmieć, i maksymalnie mogą spać bodaj do połowy. Tam ja to zrobiłem. Au. O. Dobra. Łyknę sobie. Powiedziałem, łyknę sobie. Jestem pewien, że tym razem na pewno nic, ale to nic mnie nie zatrzyma. Gdzie te dusze zostały za nim? Okej. Okay. To mnie trafiło, by the way. To też mnie trafiło. Czyżby jedyną metodą było rzeczywiście walczenie z nimi? Powiem, że mnie to satysfakcjonuje. Byłoby z pełnym nadużyciem. Nie ukrywam, że mógłbym to zrobić. No weź spadaj. Wiem, że tam jesteś. Okej. Okay. Nie, to nie. Yep.
Ulala. Ulala. Nie będę kłamał. Jestem fanem używania mieczy w Dark Soulsach. Więc korzystanie z broni typu Morgenstern bardzo, ale to bardzo mnie nie cieszy. Chodź, kolego, pobijemy się. A gra chce, żebyśmy się bili legitnie, to się pobijemy legitnie, jest. Wow. Mam wrażenie, że ten pierwszy atak nie powinien mnie trafić, bo stanę za gardą. Jemu nie przebijam, powiedz, czy mi się wydaje? Jop, jemu nie przebijam, powiedz. Raz, dwa. Jeszcze dwa hity chyba. Dwa albo trzy. No weź, to atakuj. Bo chcecie dobić. Ewidentnie z jakiegoś powodu zadałem mu nagę 300. Nie będę narzekał, ale to było dziwne. Ale Shinji, jak ty wyglądasz? Nie, to po prostu ja jak patrzę na niektóre rzeczy, które się tu dzieją. Nie Hilnowi. O Jezu, ten dźwięk proszku jest taki uszyjemny. Dobra, mówię. Dopóki walczę z niej pojedynczo, to nieźle. To będę zaczynał się jak jest ich więcej. A, bo tak jak... O mój święty Boże. Kryt na 1%. O nie. Dylematy. Mogę teoretycznie próbować dalej. Mogę iść tam, gdzie powinienem teraz być, żeby było łatwiej. Ale gdzie w tym zabawa i w ogóle? Mogę iść się spierdolić z rowerka dla zabawy. Teraz już mnie tak naprawdę nie ograniczają dusze, więc to też jest fajne. O. Gówno. Powinienem spaść na to wyżej, jeżeli chcę podnieść ten przedmiot, by the way. Jest nie, że powiem, że to jest jakiś lapier albo coś ten deseń. Rower na suficie przyklejony już dawno. Rower przyklejony, wilk wypuszczony. Co za życie. Co za życie, proszę państwa. Kasztan amulet, dusza dumnego rycerza. Gdybyśmy mieli magii, to moglibyśmy się zająć tymi głupimi ćmami, które tutaj sobie są, ale nie mamy magii, więc musimy grzecznie spać na dół. A dole czekają nas bardzo mili i przyjaźni przeciwnicy, których stąd nie widać apparently, albo widać. To tylko giga bazyliszki, spokojnie. Ja nie żartuję z tym, że giga, by the way. Jestem za tutaj i umrę. Skończyliśmy już fajne, że jest coś innego? Znaczy, to jest bardziej na zasadzie, że dzisiaj jest taki stream losowy. Nie wiem, generalnie nie chcę też siedzieć tylko na jednej rzeczy na streamach, tak? Chcę sobie robić czasem to, czasem tamto. Jak mam akurat na coś innego ochotę, to robię coś innego od Wielka Filozofia. Co do trzech domów jeszcze jako tako, to z tego co kojarzę, to... Zobacz, tego się używało, nie spalało. Right. Użyj. Z tego co pamiętam, to teraz jesteśmy tak naprawdę plus, minus, i to bardziej chyba plus niż minus, połowie. Już bardziej minus niż plus. Więc trochę jeszcze nam zostało, raczej nie skończymy aż tak szybko. Czy to jest mimik? To nie jest mimik. No NG+, to chyba jest mimik.
Jeżeli dobrze pamiętam. Generalnie to miejsce, do którego teraz idę, to jest lokacja, do której teoretycznie powinno się iść jako pierwszej. Ale jak wszyscy wiem, nie jestem na tyle skarpem, żeby iść tutaj do pierwszego. Do pierwszej lokacji. Te drzwi mogą nas zabić, by the way, jeżeli nie będziemy uważać na to, co robimy. No i żartuję. Dokładnie dlatego. One się ledwo otwierają na tyle, żeby można było przez nie przejść. I niewiele dalej. Czy tu coś było? Tak, było. Możemy albo spać sobie tędy, albo przejść z drugiej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Więc pozwolę sobie skorzystać z opcji przejścia dookoła. Tu łowienie jest przyjemne do oglądania. To jest... Łowienie nadawałoby się na coś, co robi się w tle do czegoś, bardziej niż główną rzecz do robienia, moim zdaniem. Bo to jest taki moment, że człowiek może po prostu nie myśleć o tym, co robi w grze i rozmawiać, o tak powiem. Tutaj jest nieumarły bandyta. Tutaj gdzieś jeszcze jeden chyba będzie, jeżeli dobrze pamiętam. Albo i nie. Nie, ale mam tu duszę. Mam też tego patrzowego cyklopa, który może się nam dobrać do dupy. Ja go zabiłem dopiero co. Chciałbym sprowadzić tego cyklopa tak, żeby się na mnie rzucił i żeby nic innego się na mnie rzuciło. Cyklopie! Chodź do papy. Pamiętaj tak, bicie się w rzece nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, więc wolałbym się z nim bić na lądzie. Chodź do papy. Najważniejsze to nie dać się trafić jego pierwszymi atakami, a potem jest ok. Bo teraz on siada, oczywiście dałem się nim trafić jak kompletny idiota. Są też takie sytuacje, w których średnio jest jak nadużywać jego jaj niestety. To była jedna z tych sytuacji właśnie. On może też chcieć nas zjeść. Dlaczego by nie? No, come on, come on. No wiem, że chcesz. On jak tutaj spada, to poza mnie mam aż tak dużo rzeczy, które możemy zabić. Jak przychodzi do nas drugi przeciwnik. Powiem tak, ja się bardzo niekomfortowo czuję grając w Souls, kiedy muszę bić więcej niż jednego przeciwnika na raz. Dlatego bossowi typu Ormstein i Smog sprawiają mi zazwyczaj od cholery problemu. Oj, z powrotem. Bo nie chce mi się ciebie wyciągać podchodząc tam. Raz, raz, on upadnie. On jak upada, to podnosi się tak jakby z powrotem przodem w tym kierunku, w który leży jego głowa. Siada? Siada. Siada. Siada? Siada. Raz, raz. Siada? Siada. Jeszcze raz. S. Sa. To mucha siada czy nie siada? No nie siada. Nie siada. Chodź, daj się zabić, prys. Dziękuję. Ktoś do nas będzie stamtąd strzelał, jeżeli dobrze pamiętam. Nie dam mu się odstrzelić. Tu powinno być ognisko, które chcę tylko odpalić. Nie odpoczywać przy nim. Odpoczywanie przy ognisku wskrzesza wszystkich przeciwników, więc miałem możliwości stanąć tego nie robić. Jeżeli dopiero co pobiłem coś trudnego w danej okolicy. A za coś takiego uważam mimo wszystko tego ogra, czy tam cyklopa. No chodź, chodź do papy. Bo nie chcę stać przy łuczniku. Na widoku. Ulala! Aż to mi się nie udało, kompletnie. Au. On mnie widzi? A, on do mnie chyba podszedł. Oni podchodzą tak, żeby mnie widzieć. Oni myślą. O nie! Tylko nie myślący przeciwnicy! Aaa, moja jedyna słabość! Przeciwnicy, którzy mają więcej niż świecie IQ!
Ja chcę być członkiem Sewerionu. Przykro mi, monolog Skryby nie jest mi znany na pamięć. Aż tak dobrym w misji Kleopatry nie jestem. Jaka jest najlepsza odsłona Sejtek, a nie wyszło, bo nie ma jak się nie rozczarować. Bez przesady. Czekaj, ja liczę w jeden co właściwie, bo tak do głowy mi nic nie przychodzi, szczerze mówiąc. Nie, serio, nic mi nie przychodzi do głowy tak na szybko, jeżeli chodzi o glicze z jedynki, które mogły być wykorzystywane. I generalnie jedynka to jest też część, kiedy do tej pory chyba nie prze... A, fakt. Zapomniałem, że tutaj kolega schodzi po dabinie. Dobra, jak się robiło ten skok? Chyba się... Mniej więcej z tego miejsca, gdzie jest wiadomość skaka. Ło! Kurwa. Au. No jest tu za. Cyp, 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 cyp. Znaczy znam, że cię przynajmniej jedna osoba to zrobiła. Absolutnie bym się nie zdziwił. Boże. Tym razem skoczę. Nice. Nie żeby było warto, ale zawsze jak widzę przedmiot, to jest takie... Nie no, jest przedmiot, trzeba go wziąć. Halo. Ja przez chwilę chciałem zrobić wyścig z X7, gdzie jedyne co by było gdzieś tak od drugiej minuty, to krzyki Hinalda. Przez kolejne Bóg wie ile, ale stwierdziłem, że... Znaczy nie wiem, jakoś nie podobał mi się ten zamysł pod tym względem, że mogły być takie 50 monotonnych minut. Basta przednego rycerza przy mgle do ich walki. A ty wiesz, bez schodzenia tam, wesel to niska, wiesz. What the fuck?! Lame. Lame. Nie no, powiem tak, jestem w stanie zrozumieć, że ta walka jest problematyczna, ale nawet nie wiedziałem, że takie bugi są w jedynce. Holy fuck. Znaczy, kojarzy mi się to trochę z tym bugiem odnośnie Abyss Watchersów? Że dało się dość podobnie zrobić? O, nie, ja tam nie spadam. Nie, ja tam nie spadam. Po moim cupie. Znaczy... Bo zapewne jedno wiązałoby się z drugim, ale wiecie o co chodzi. Krótki miecz. Jezu, wreszcie miecz! Oni dają mi miecz! Miecz! O mój święty Boże, to miecz! Rozumiecie to? Dostałem miecz! Wreszcie! Po 10 tysiącach lat cudęki mogę być mieczem. Najlepszą bronią w Dark Soulsach. Tak będę szkalował wszystko, co nie jest mieczem. No nie powinienem, zwłaszcza, że dużą część dwójki przychodziłem używając wielkiej lancy. Czy jak to chyba coś nazwało. Mam rzucawanie firebombami. Preferowałbym, żeby tego nie robił. Tak samo jak preferowałbym, żeby stamina mi się nie kończyła. Czy ja mogę go? Tak, nice. Generalnie jeżeli widzimy, że coś tutaj leży, to prawdopodobnie jeszcze żyje. Albo nie żyje, zależy jak na to patrzymy. Powiem wam, że miecz to chyba bank, to najwygodniej mi się bije w dwójce. Nie no, widzów nie szkaluje. Zazwyczaj, chyba że plotu jakieś głupoty niestworzone. Takie jak, nie wiem, na przykład X7 to dobra gra. Wyobrażacie sobie pierdolić takie głupoty? Stąd przyszedłem dopiero co, więc nie ma co się tam pchać z powrotem. Tutaj będą mnie wkręcać, że jest przejście ukryte. Podkreślam, będą nas wkręcać. Nie mam zamiaru im wierzyć.
Dobra. Tutaj możemy teoretycznie spaść, jeżeli chcemy. Ulala, ulala. Chyba przedobrzyłem odrobinę. Czy ten miecz naprawdę bije w poziomie, jak się go trzyma dwuręcznie? Dziwnie. Oj. Nie ma staminy. Więc wolałbym uważać. Dwuskłowy, na szczęście ci przeciwnicy konkretnie grzeszą jakąś wielką inteligencją. Jak skończę siódemkę, teoretycznie szóstka to sequel, a więc moim zdaniem spokojnie mógłby zagrać szóstkę. No tylko wiadomo, trzeba znaleźć wersję przetłumaczoną, tak? Bo dopiero trzydenki wychodziły przetłumaczone. Ja najpierw grałem w ósemkę, potem siódemkę, potem w szóstkę w tej kolejności. Tylko z góry uprzedzam, że szóstka ma pewne swoje przywary, co do których trzeba się przyzwyczaić. Tak, przyzwyczaić to chyba najlepsze określenie. Ulala. To mi kompletnie nie wyszło. Au! A przez przywalę mam na myśli 5% hit chance na wszystko. Znaczy, generalnie kwestia jest w szóstce tego typu, że żeby nie skłamać, broni generalnie same w sobie mają trochę mniej celności. Trójkąt broni daje mniejszą szansę na trafienie bonusową. Praktycznie wszystkie misje opierają się na tym, że jest to Seize, czyli zajęcie tronu. A trony i bramy dają absurdalnie dużo avoidance, więc trzeba się liczyć po prostu z tym, że szansa na trafienie przeciwników, którzy stoją na tronie, często jest poniżej 50%, nawet jeżeli używamy w miarę celnej postaci. Nie, ja generalnie za to osobiście nie. Kurwa. Serio? Ja osobiście za to nie lubię szóstki, bo preferuję, kiedy moje gry pseudostrategiczne są w jakimś tam stopniu strategiczne, a nie opierające się na tym, czy akurat gra wyrzuci mi dobę rzutkowską. Bo to nawet nie jest tak, że ja mogę coś się więcej w tej kwestii zrobić, tak? Wybieram moją najcelniejszą postać tak naprawdę, która ma najwięcej dexa i była odpowiednio levelowana. I taka postać wciąż bossa na tronie, zwłaszcza w tych bardziej zwinnych, potrafi mieć poniżej 50%. No to to już jest czyste, nie tak naprawdę. Nie będę przyzywał ludzi raczej. Może gdy go z kimś znajomym. A tak, to niekoniecznie mi się widzi. Od niej trzeba było kupić rzeczy za w sumie 3000 chyba, albo coś w ten deseń. Nie stać mi na dwie rzeczy, które ona ma. Te dwie rzeczy są najważniejsze z tego wszystkiego chyba. Bo kamieni jest ograniczona ilość tak samo jak gałęzi. I z tego co pamiętam, to jest tak, że trzeba od niej kupić wystarczająco dużo rzeczy, żeby ona się przeniosła do Majuli. Samuraju. Nie rób sobie tego, proszę. Nalegam. Miej do siebie resztki szacunku. Znaczy, zero też zadaje więcej obrażeń w japońskiej wersji. Tyle ci mogę powiedzieć. Odbieraj to jak chcesz. Jezu, przestań. Nie goń mnie. Teraz
Czy tu się schodziło na dół? Chyba. To nie było wejście na górę po drabinie żadnego, prawda? Nie jestem jeszcze porąbany. Nie, schodziło się na dół. Już pamiętam. Albo można było tu zejść. Zawsze. Tutaj można było zejść po ognistym miecz, to na pewno. Powiedzcie mi szybko, iść tutaj na dół, czy iść na górę? Czekam do 8 po. Before 8 po jest za parę sekund. Idź tam. Tam czy i na dół? A, polecimy na dół. Czeka nas parę spadków, co prawda, ale przebolejemy to. Załaduję sobie stos, bo powoli mi się live jamy kończą. Gdzieś tu... Tu jest przeciwnik. Niebezpieczny przeciwnik. Tak naprawdę to wcale nie jest niebezpieczne, ale cicho. O, jeszcze! To przeżył? Nie, to drugi przed. A, bo ich tej dwóch po prostu było i jednego nie zauważyłem. Jedna z dwojga. A cza cza cza. Tutaj możemy teoretycznie spać, nie zależy mi. Tutaj możemy przeskoczyć, na tym już mi chyba nieco bardziej zależy. Kukła człowieka. A cza cza cza. Tutaj trzeba powoli grzeszników kulturalnie schodzić. Albo spać mu na łeb. Jedna dwojga. Preferuję chyba opcję spadania na łeb, bo zadajemy w ten sposób dużo obrażeń. Czy tutaj też mogliśmy komuś spać na łeb? Chyba nie. To wszyscy już? Serio? Wydawało się, że jeszcze ktoś tu powinien być. Możemy tu na pewno zejść grzecznie, powoli, kulturalnie, żeby się nie wypierdzielić. I wziąć duszę i pochodnie. Przydało bezcelowość, więc nie waż się. Jeżeli dobrze pamiętam, to tego skoku się nie da zrobić. Że tutaj spada się z tamtej strony. Chyba, że tu się... Nie, nie da się. Au, jedu. HP! Jezu! Ulala. Ulala. W sumie 4 wcześników to chyba widziałem. Yep. Ach, nie zajdę go od tyłu, ale zaciukam go. Jest okej. Okay. Jest dobrze w chuj, jak to mówią. Jego zabijemy. Jego chciałbym zabić, tylko właśnie ona na łeb spadnie. Ułeknę sobie stusika. Z nimi się walczy bardzo powoli, metodycznie. Oni atakują raz. Potem raz. No, podejdź. Raz, my go raz ciachamy. Odchodzimy. Zamachnij się. Oczywiście możemy próbować atakować ich więcej niż raz, ale to jest trochę ryzykowne i nie wiem, czy ja bym się odważył. Czy to była skrzynia z salamandrą? Znaczy, czy to był korytarz z salamandrą? Nie, tutaj był korytarz z tarczą piechura. Czyli korytarz z salamandrą jest następny. Aha. Chciałbym w idealnym świecie wyciągnąć tamtego drugiego Knajka, ale chyba mi to nie grozi. Albo i grozi. Albo i nie grozi. Czy on teraz do niej podejdzie? Chyba nie. Ciach. Okej, to teraz on do mnie podejdzie. I trzeba naprawdę powoli brać. Jest wielu przeciwników, którzy w Dark Soulsach 2 wydaje się, że człowiek zdąży zrobić więcej niż jeden atak, a nie zdąży. I to jest jeden z tych przeciwników.
że można się na niego raz zamachnąć i potem trzeba odchodzić. A czasami nawet nie można tego jednego ataku zrobić, niestety. Tak jak tutaj. Widzicie, tutaj bardzo ledwo zdążyłem. I podejrzewam, że było to dość ryzykowne. A jego na wszelki wypadek chcę zaciukać, żeby mnie nie przeszkadzał od tyłu. A czy coś tu jeszcze jest? Nie, jest tylko drabina, która prowadzi z powrotem na górę. Bo... nie, tutaj jeszcze jest przedmiot. I tam generalnie da się spaść albo przejść. Przy czym obie opcje są dość ryzykowne. Bo używanie się z salamandrami to największe skuteczeństwo, jakie istnieje. Dobra. Ej, widać, trochę tutaj płonie rzeczy. A płonie nie bez powodu. Czy ta salamandra będzie żygać? Jep. Raz, dwa. Nie zdążę. Raz, dwa. To powinien być w stanie podnieść bez problemu. Tylko czy ona będzie żygać miejsce, gdzie byłem? Nie. Ach, czyli tak, teraz powinien być w stanie tu przebiec i wejść. Daj mi wejść. I tutaj powinien być ognisty miecz. Ulubiona broń każdego maga, bo zadaje ogniste obrażenia i nie skaluje statów tych fizycznych tak naprawdę. Znaczy skaluje, ale bardzo słabo w porównaniu do innej, więc takiej widać. Dejdę tylko. Nie jest to nic specjalnego na szkódkim jeszcze śniskowo w sejce. A jak on strzeli dwa razy, to możemy sobie wybiec tam już dalej. Mam ochotę powiedzieć, że tam dalej coś jeszcze jest, ale nie będę sprawdzał. W każdym razie ten miecz będziemy przez jakiś czas przynajmniej wykorzystywali. Dopóki nie znajdziemy czegoś, co generalnie lepiej skaluje. I dopóki nie będziemy mieli statów, które sprawią, że te skalowanie rzeczywiście będzie lepsze. Teraz problem jest tego typu, że bezpośrednio wyjść na górę nie możemy. Musimy cofnąć się z powrotem przez tę dziurę w ścianie. Ulala. Zapomniałem o tym przecinku z tyłu! Teraz już chyba do mnie dobrze mogę po prostu przebiec na hama. Podkreślenie słowa chyba. Teraz to będę miał prawdziwą zabawę. Bójka z tyłami przeciwnikami to zawsze świetna zabawa. Zwłaszcza kiedy przynajmniej jeden z nich jest łucznik. Au. Myślałem, że go... że sprawię, że nie będzie mógł mnie skontratkować. O tak. Słyszałem te strzały. O jedno. Dajcie mi tego żema, bo nie mam stosów. Ach. Jeszcze to łajzę chcę dobić, żeby mnie rzucał bombami, jak tam będę wchodził. A noże. Znaczy, no bo te salamandry żygają ogniem, no dlatego tak powiedziałem. Dobra, idę dalej. Tą część mam z głowy. Jakbym się upadł, to mógłbym wrócić sobie do Majuli, ale jestem zbyt dobrym graczem, żeby wracać do Majuli. Na ostatnie słowa. Jeżeli dobrze pamiętam, to mając bomby ogniste, da się wysadzić tutaj ścianę z tej strony, ale nigdy nie byłem na tyle ogarnięty, żeby to dobrze zrobić. Więc ja to sobie po prostu zostawię. Ten przeciwnik tutaj jest jak najbardziej do obicia ściany, ewidentnie. Jezu. Obijanie ściany jest tak frustrujące w Dark Soulsach dwójce. Zresztą ogólnie w Dark Soulsach to jest frustrująca rzecz. Aha. Te drzwi nie były do otworzenia teraz, jeżeli dobrze pamiętam, albo nie z tej strony po prostu. Mówię, jeżeli bardzo by nam zależało, to możemy teoretycznie do nich spaść. Tych salamander jest tam sporo. Podcast to jest taka bardziej, powiedzmy, audycja pseudoradiowa, że tak to ujmę.
Czyli, że ludzie sobie siedzą i rozmawiają na jakieś tam różne tematy. Nice bait, mate. Eight out of eight. Te drzwi są zamknięte po prostu. To po co są podcast? Bo tak się przyjęło. Niekoniecznie są to audycje radiowe sensu stricte, tak? No bo nie powiesz, że to jest audycja radiowa w momencie, kiedy nie korzystasz z radia, tak? Tutaj też był klucz potrzebny. Tutaj kolega, przysięgam. On wcale się nie rusza i wcale nie czekasz. Sobie pójdziemy, żeby nas zejść od tyłu. Żartowałem. Jestem nie, że. Pewien, że jest jakieś wyjaśnienie, dlaczego to się nazywa podcastem, a nie po prostu audycją czy czymś ten deseń. Zresztą nie wykluczam, że podcast to po prostu audycja jako taką. Musiałbym zerknąć, czy to słowo ma jakieś słownikowe definicje. W sensie po prostu ten. Po prostu po angielsku, czy podcast nie znaczy audycja, albo coś na sensie. Chyba weź. Aha. Nie podoba mi się bardzo to, że tam ten drugi gnojek przyszedł. Mówię, im więcej mogę walczyć jeden na jeden, tym lepiej się generalnie czuję w Dark Soulsach. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamach raz. Zamach raz, nie ma staminy. On się zamachnie i raz. Raz i teraz powinien go dobić. To co, słyszałem, że jest to najlepsza zabawa, jaka tylko istnieje teraz. Tylko najpierw muszę tego kolegę pozbawić życia. Chciałbym też wziąć sobie na wyposażenie noże do rzucania. Na chwilę. Kolego. Te noże tyle zadają?! Jesus fucking Christ almighty. Nie kusi jednak studowanie tego radu w Healer. Podejrzewam, że to jest jedno z tych anime, które ogląda się w połowie dla actually podnuchów. Nie chcę, żeby ten kolega tutaj mi przeszkadzał. Chcę za to wziąć tarczę. Ulala, zapomniałem, jak się paruje. Tego chuja. Raz, dwa, trzy, ciach. Oj, to było złe. To było bardzo złe generalnie. Ciach, ciach, przeskok. Muszę uważać bardzo, bo tutaj nie umarli wstają, jeżeli za blisko nich podejdziemy. Dlatego generalnie walka z Pursuerem w tym miejscu jest bardzo nieprzyjemna. Jak tako. No Jezu, naprawdę nie pamiętam, jak się go paruje. Chcę odejść, żeby użyć Life Gema. On nie ma zasięgu, żeby mnie trafić. Raz. Nie, nie dam się. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Ja nie jego kombinacje dość łatwo zapamiętać, jak idą. No teraz jest szarża z tym. Nie ma staminy. Nie mogę się chować za tarczą tak długo. Bo jak się chowam za tarczą, to dużo wolniej mi się... Au. Źle zrolowałem. Raz. Generalnie kojarzę mniej więcej, które ataki mogę tak jakby z life jamować, a których nie powinienem. I po których mogę atakować, a po których nie czuję się pewnie. Teraz na przykład wiem, że mogę użyć life jama bez problemu.
To jest coś, co powinien robić. Persuela generalnie nie da się ripostować, ale da się go parować. To jest najważniejsze, tak naprawdę. Raz, dwa, trzy. I możemy oddać raz. Podejrzewam, że moglibyśmy dwa. Parowanie. Możemy go przywalić trzy razy bezpiecznie. Odsuniemy się, żeby stamina się zregenerowała. Frajer. Tak, jak będziemy się trzymać tej części areny, to będzie spoko. Nie chcę wychodzić generalnie na tamtą prawą, powiedzmy, bo wiem, że wtedy nie umarli wstaną. Więc wolę się trzymać tej tutaj. Dziab, to musimy rolować, bo inaczej nas nadziei będzie z nim się trudniej walczyło. Generalnie, jeżeli on się nas, on nas nadzieje na ten swój miecz, to problemem jest to, że dostaje on czarno-magiczne moce wtedy. Przez co dostaje też dodatko... O Jezu! Ja tym dostałem. Tak! Myślałem, że jestem poza zasięgiem. Chyba. Raz. Dwa. Trzy. Galnie, jeżeli tak sobie liczymy, że raz, dwa, trzy, to w miarę łatwo zapamiętać, jaki do ataki Persuela. Raz. Dwa. Trzy. Teoretycznie jest to boss, z którym możemy walczyć też później. To było bardzo chujowe. Nie lubię, jak on szarżuje z takiego bliska, tak powiem. Tak samo jak nie lubię, kiedy bije mnie tarczą. Dwa, to było ryzykowne. Będę szarżował? Frajer. Trzy ciosy są bezpieczne. Raz. Frajer. Ma za dużo HP, żebym próbował go dobić, więc jeszcze nie próbuję. Jak coś, to przepraszam, że obecnie się nie skupię na czacie, ale walka z bossem, powiedzmy, że tego ode mnie wymaga. Tak, to jest boss, nawet pomimo tego, że nie ma swojego paska HP, muzyki ańskie. Jeszcze za wcześnie. Nie ryzykuję. Raz. Oj. To jest właśnie powód, dla którego nie lubię ryzykować tej walce, bo widzicie, ile on teraz ma HP? Raz, dwa, trzy. Zdychaj. I jak zabijemy Persuela, to wszyscy nieumarli jako tako wstają. I oni zadają też trochę sporo, więc bardzo łatwo jest się przez to udupić. Dajcie mi jest to suples. Czekaj, jeszcze another Eden. Tytuł coś mi mówi, ale nie jestem pewien, co mi mówi TBH. Fragment Testusa, bardzo mi się podoba to, że jest tu fragment Testusa. Głupie pytanie. Czy ja dostałem firebomby? Firebomby. Nie mam firebombek. Ha, niedobrze. To bardzo niedobrze. Mobilkę. A, to kojarzę, że niedawno było o tym pisane, mówione cokolwiek. Nie ogrywałem, nie planowałem ogrywać. Jako tako. Tyle mogę powiedzieć na pewno. Weź popat. Zdychaj. On tak dziwnie spoczął po prostu, DB. To nie, mówię, ja nie ogrywałem i wstępnie nie planuję jako taką. Mam dużo gier, które mam do ogrania, które chciałbym ograć. Sprowadza się to też do tego, że często siedzę po prostu i się zastanawiam, co mogę grać, ale cicho. I knew you would come, hehehe. Chcę te rzeczy, o których mówiłem. Plus to. I daj mi parę firebombek. Wydaje mi się, że jeżeli teraz z nią... O! Hmm.
Okej. Okay. Jeżeli z nią pogadamy tak, że ona mówi, że czas, żeby się stąd wyniosła, to przeniesie się do Majuli. Co jest mi jak najbardziej na rękę. A dostajemy... Dostaliśmy od niej pierścień, który nam zwiększa przyrost dusz. I dobra, jako że kupiłem bombki, po które przyszedłem, to chcę wrócić miejsce, w którym byłem przed chwilą. To było tu. Rzadko, że tam jest, tutaj czasami naprawdę gubi. Ta lokacja nie jest aż taka oczywista, jak się wydaje. Niby to jest ta lokacja, która ma być, wiecie, tą pierwszą, startową i w ogóle, więc człowiek sobie myśli, hej, nie może być tak źle, prawda? A pyfa, naprawdę, łatwo się tutaj pogubić. Firebomby, firebomby, proszę firebomby, dajcie firebomby. Nalegam na firebomby. Przejechałem przez nie, goddammit. Czy trafię? Proszę, powiedzcie, że trafię. Nice. Miało to na celu odblokowanie skrótu tutaj. Mamy skrócić teraz do ogniska, jeżeli będziemy potrzebowali. Mamy kolegę, który stwierdził, że musi nam się rzucić na rej. A i jedna ważna rzecz związana z włóczniami, generalnie, to to, że jeżeli przeciwnik chowa się za tarczą, to może jednocześnie atakować włócznią wtedy. Co to za zeldowe memy? Either way. Jak to się teraz robiło? Mogę chyba bezpiecznie po prostu zejść tutaj. Nie spadać. I będzie gicior. Bo generalnie chodzi o to, żeby zejść tutaj na dół. Tylko. O tu. Dokładnie rzecz ujmując. Nie podoba mi się, że ten kolega jest w miejscu, w jakim jest. Wolałbym, żeby on bardziej się nam ukazał. Naszym oczętom. Bo on będzie nam przeszkadzał generalnie. A ja wiem doskonale, że jeżeli będę się z nim próbował bić w tamtym miejscu, to spadnę do wody. A to nie jest coś, na czym mi zależy. Znaczy, wydaje mi się, że to jest zeldowe. Zaraz się okaże, że się mylę. Au. Umieraj. Nalegam. Dobra, stąd chyba... Ja stąd przyszedłem? Ja stąd nie przyszedłem? Tak, ja stąd przyszedłem. Jeżeli ktoś lubi samobójstwa, to mam tutaj taką piękną toń wodną, którą mogę komuś sprzedać. Ale ja osobiście nie preferuję. Mamy tu łuczników, których możemy zrzucić do wody. Ja za nimi nie lecę. Na nich tym bardziej. Tutaj teoretycznie możemy sobie spaść po literalnie nic. Albo po masochistyczne próby skakania. Ja za to chcę tutaj przeskoczyć. To było znacznie bliższe niż chciałbym, żeby było. Nie powiem, nie jestem z tego powodu usatysfakcjonowany. Jak można nie znać morszu? W sumie to nie jest tak, że tutaj są rzeczy, które i tak mogą mnie zabić. Po której i tak musimy iść, a potem wrócić, więc bardziej efektywne będzie, jeżeli po prostu tutaj przejdę. A tutaj generalnie spada ten głaz, który się przytoczył i nie liczy na to, że tam cokolwiek jest. Tam jedyne co jest, to przepaść, która nas kompletnie zabije. Pogadamy sobie z kolegą. Kale, który jest kartografem, fajne mapy. Na co komu mapa, dawaj mi klucz. Dostaliśmy klucz od rezydencji w Majuli. Zwanej też jako... O ty łajzo jebana. Ja ci kurwa dam. Podejrzewam, że jeżeli ktoś ma tendencje masochistyczne, to może próbować tutaj przeskoczyć. Ja do takich ludzi nie należę, więc nie zamierzam skakać. Ups. Oduchowo widzę cokolwiek humanoidalnego w Dark Soulsa, dwójce to bije. To silniejsze ode mnie. I tak wiem, że to nie powinno być silniejsze ode mnie, ale... Come on. To gra, w której wszystko chce nas zabić. Jak, to może nie być silniejsze ode mnie. Up. No
Znaczy nawet nie powiedziałbym, że te CDI są znane z tragicznej jakości. Po prostu to był eksperyment, który nie wypalił. A już w sumie co tam można powiedzieć o X7, jakby się nad tym zastanowić. Trochę nieważne, nic nie mówiłem. Dobra, tutaj się dało spaść. Nie... Co on chciał zrobić? Kolego, co ty panowałeś? Co on chciał właściwie zrobić? Co on chciał osiągnąć? Co kolega miał na myśli? Tu możemy sobie spać po tym, jeżeli chcemy. Możemy też zejść, bo tutaj kojarzę, że coś było. Yep. Były przemioty. Odłamek tytanitu. Nasz pierwszy chyba. Przez tą ścianę nie zgarniemy, znaczy ścianę, kratę, nie zgarniemy przedmiotu. Wydaje mi się, że tutaj to wszystko i możemy wracać. Cześć Mio! Są memory w PvP... wydaje mi się, że dokładnie tak samo. Michał, proszę, nie inwajduj mnie. Mam wystarczająco niedobrych przeżyć na chwilę obecną. Jako, że nie było cię wcześniej, to... Nie, powiedz tak, Micho. Spróbuj zgadnąć, jaki był boss order, który chciałem zrobić. Zobaczymy, jak blisko będziesz. Przez tosa. Butelka jest tosa wzmocniona. Nowy poziom. Dex? Tak, wiem, brzydzicie się. Powiem ci tylko tyle. Mam w tej chwili za sobą dwóch bossów. Z czego jednym jest pulsower, którego zabiłem na dachu w lesie. A zresztą co ja się będę pierdolił. Jak nie chcesz psuć sobie zabawy, to nie patrz na to, co właśnie robię. Nie podoba mi się, że Haydenajci są aktywni. Bardzo mi się nie podoba, że Haydenajci są aktywni. Otóż to. Hajde, najci to skurwysyny matki natury. Powiem tak, samo to, że hajde, najci są aktywni, powinno już ci bardzo dużo mówić odnośnie tego, kogo bijem jako pierwszego. O mój święty Boże, czy wy to widzicie? Ha, ha, ha! O mój święty Boże. Ta lokacja jest tak kurwa nieznośna, jak się zabije Dragon Slayer. Nie, serio. Tak kurwa nie znoszę Hide Knightów. Jest niewiele przeciwników, o których mogę z bezpieczeństwem to powiedzieć. Jezu Chryste, oddajcie mi te dusze, których nie podniosę jak ostatni kretyn. Wspominałem może, jak absolutnie nie znoszę tej lokacji po zabiciu Dragon Slayera. Nie macie się, powtórzę to jeszcze tylko jakieś 15 razy. Za każdym razem, jak Hide Knight mnie trafi, to będę to powtarzał. Nie, biję na początku Dragon Slayera. Nie będę komentował zaistniałej sytuacji. O, spadowałem go.
Spada zużyła na te wszystkie estusy, ale spadowałem go. I czemu cały czas mówi na Dragon Slayer Dragonite, by the way? Czy dlatego, że obaj zaczynałeś na Dragon? Tak, to z pewnością musi być to. Ale ten atak jest tak przeze mnie nienawidzony, bo wykonuje się niemal natychmiast i nie da się z nim zrobić. Najgorsze jest to, że nawet gdybym... Koszmar. To jest kurwa koszmar. To jest absolutny kurwa koszmar dwóch Haydenite'ów na nas. Czemu ja sobie to robię? Może uda mi się ich zbejść, żeby się spierdolili. Wiem, że chcecie. Nie. Ja się spierdolę. Ulala. Mam ochotę powiedzieć, że jeszcze jedna próba i przychodzę tutaj dopiero jak będę miał lepszy ekwipunek. A to wszystko przez nienawiść do Haydenite'ów. Kiedy ja stracię dla HP? A, chyba wiem kiedy. Od tego. Skurwysyna matki natury. Okej, okay, już tu nie wracam. Rozumiem. Rozumiem aluzję. Kredycy w kopiczkę. Co ty chciałeś kredycy pomijać? Pojebało cię chłopie? Idę być jeszcze większy masochistą niż wcześniej. Także, no jak widać na załączonym, Micho, możesz się chyba domyślać, co miało być moim planowanym drugim bossem. Znaczy nie, chyba tylko jedno DLC olaliśmy kompletnie. Czy to ja z Civiciem przychodziłem dwa jako tako? Bo wiem, że przychodziłem w koopie DLC-ki. Tylko mówię, może to było z Civiciem pewno. No chodź kolega, będzie fajnie. O, mam wrażenie, że byłem zdecydowanie za blisko. Au. Tak, byłem zdecydowanie za blisko. Ulala. A tak, racja, był Cameron z DS2 na koopie. Nie powiem, był to całkiem dobry mem. Gdzie jest ten nieumarły, który mnie tutaj zawsze... próbował gonić, oprócz tego wielkiego chuja. Bo zawsze miałem wrażenie, że jak się z nim chciałem bić, to jeszcze przychodził drugi. Czy to ja źle pamiętam? Może chcesz spać? Chyba nie chcę. Nie, spójrzcie, przychodzi jednak. C-
Czy ja właśnie się wdolowałem przez tobie go, tak? O mój święty Boże, ale ja ssę w tą grę. Jak można tak bardzo ssać w jedną grę, jak ja ssę w Dark Souls 2? Nie no, słuchaj, zawsze możemy zagrać w Dark Souls 3 na ko... Hech. Jak tylko mnie odbanują. No musiałbym z tego. Musiałbym przez... jak to cholerstwo się nazywa? Family Sharing, guess. Po prostu. Zapomniałem w ogóle, że ten atak wyskoku istnieje. Nie, wydaje mi się, że po prostu wtedy to jest... Nie, to na pewno jest ileś na ileś osób. Bo ja byłem w tym kowenancie, który jest tam przywoływany. I pamiętam, że dość sporo raz musiałem się bić jeden fałszy. To tyle ci mogę powiedzieć z automatu. No ataku, Jezu. Bo czekam na możliwość wyprowadzenia was ataków. Nie mam staminy. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest tak, że możemy siebie bić nawzajem tam. Jeżeli się przywołujemy. W sensie, jeżeli byśmy przychodzili Ring City i byśmy się przywołali w okolicy tamtego bossa, to jeżeli wchodzimy razem, to nie jest tak, że możemy się bić sami siebie. Więc musielibyśmy się osamonowywać specjalnie do tego. Gdzie jest ten drugi skurwiel, który zawsze mnie tutaj... Czemu ja to zrobiłem? Jeszcze raz. Czemu ja sobie robię? Właśnie na samolot mi chodziło. W ten sposób, jasne. Jak to było? A gdyby tak przyłączyć na lepszą, fajniejszą i przyjemniejszą grę, jak jest Dark Souls 3? Wydaje mi się, że mam teraz wszystkie sosy na kompie zainstalowane, tak swoją drogą. Kolega skurwiel. Znaczy ja doskonale wiem, z czego wynikają moje problemy. Z tego, że jestem w lokacji, w której powinienem być za kilkanaście poziomów. I to jest główny problem. Ja wiem, że w Soulsach dużo zależy od umiejętności, ale jednocześnie... ekwipunek i poziomy też robią swoje. Dawaj jedynkę. Znaczy, z jedynką mam ten drobny problem, że ostatnio proponowałem Sevikowi potencjalnie, żebyśmy przychodzili w koopie, bo mamy jakiegoś tam zaczętego save'a i nie chciałbym jakiegoś takiego, powiedzmy, przesytu. Więc co najwyżej mógłbym trójkę tak naprawdę. Albo dwójkę cały czas. Zresztą jak widać dwójka mi idzie nieco topornie, że się tak wyrażę. Mówię, gdybym chciał iść zgodnie z tym jak się idzie, czyli najpierw lasek, potem po lasku co było Lost Bastille bodaj. Co było po Lost Bastille, ta chujowa... Nie wiem, do Lost Bastille się przychodziło z tego portu głupiego. Nie, Lost Bastille chyba... O mój święty Boże! Czy ja na pewno chcę tak robić? Czy ja na pewno chcę tak żyć? To jest dosłownie takie... Ulala! Dobra, daję sobie jeszcze jedną próbę i... najwyżej grę zmienię. Bo nie zależy mi na tym, żeby już tu i teraz skończyć streama jako tako, więc... po prostu ten najwyżej na coś innego zmienię. Jeszcze nie wiem, czy na sosy inne, czy na coś... się zobaczę. Notabene jeszcze odnośnie tych sosów jedynki. Mieliśmy dość długą przerwę spowodowaną tym, że...
Wiecie co, nawet nie muszę chyba nawet specjalnie dokładnie opisywać, co się stało. Wystarczy, że powiem Blighttown. Mam nadzieję, że to wystarczy. Blighttown to jest lokacja, której tak absolutnie kurwa nienawidzę, jak tylko absolutnie kurwa nienawidzić można lokacji. Jeżeli jest coś, do czego powiem kompletną, żywą, stuprocentową nienawiścią, to jest to Blighttown! A to ty... Jezu! Proszę dłużej! Weź mnie zaatakuj, proszę. A Jezu. Próbuję jakoś zdjąć tego moje... Jeszcze jeden przyszedł, mój święty Boże. A znowu to przelaszuję jak ostatni idiota i znowu zginę w dokładnie ten sam sposób. Au. Nie chciałem skakać, by the way. Nie powinienem dostać po plecach, prawda? No. Nie powinien też spadać w dziury, kiedy są. Czyściec nieumarłych. Jestem pewien, że kolega mi na pewno nie włoży miecza w dupę. O! Nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. No to co, chyba grę trzeba zmienić. Wciąż trochę mnie boli, że tak jak się wchodzi we mgłę, to dzieje się to, a nie nic innego. Tylko pytanie, co teraz mogę się włączyć? To jest bardzo dobre pytanie. Czemu mam czarny ekran? Okej, już nie mam czarnego ekranu. Wciąż mam czarny ekran. Czemu Discord mi się zrobił na czarny ekran przy wyłączaniu Dark Soulsów? Excuse me? Grasz w jakieś wyścigówki... Kiedyś trochę grałem, ale to dość niewiele... Tak patrzę, co ja właśnie mam zainstalowanego, żeby włączyć potencjalnie. Mam parę gier, które jakbym włączył, to wszyscy by wykiltowali w kosmos, że je włączam. A przez wszyscy mam głównie na myśli Krystiana. Nie było mnie 2 minuty, co się stało? Nie no, mówiłem, że robię sobie ostatnie podejście, jeżeli umrę, to wyłączamy dwójkę, bo ewidentnie mi dzisiaj w nią nie idzie. A przez nie idzie mam na myśli, byłem w lokacji, w której nie powinienem być. Dylematy. Tyle gier, które mógłbym włączyć, ale... Nie wiem, generalnie jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem wyścigówek takich... Jakby to ująć, realistycznych? W sensie... Nie wiem, jak są to wszystkie wyścigówki typu Formuła, albo te bardziej realistycznie odwzorowane samochodowe typu, nie wiem, Forza. No, takie bardziej symulatorowe, no bo niektóre, powiedzmy, nie podpadają jeszcze pod stricte symulatory, ale nie są też zręcznościowe, tak? Dla mnie wyścigówki, w które mogę grać, to bardziej jakieś Mario Kart, co tam jeszcze? Jakieś motor masze, stan GP, wiecie, tego typu rzeczy, jakie są stricte zręcznościowe, gdzie są jakieś power-upy dziwne, śmieszne, tego typu rzeczy. A tak, żeby pojeździć... Dosłownie ech. Taki bardzo mocny ech. Najgorsze jest to, że jak tak patrzę, to na Steamie nie mam aż tak dużo rzeczy, które mógłbym włączyć, kiedy nie nazywają się Dark Soulsami. Czy ja na dysku mam coś, co mogę włączyć potencjalnie? To jest dobre pytanie.
Fire Emblem 6-7-8, Fire Emblem 4, Fire Emblem 13, Fire Emblem 11, za dużo Fire Emblemów. O Boże, święty Boże, ja się nie tykam starych Fire Emblemów z randomizerem. Nie chcę pokazywać, jaką kompletną ciotą i frajerem jestem. Come on, szanujmy się. To mam pokazane, że mam WoWa na dysku, jak nie mam WoWa na dysku, halo. Zaś się okaże, że miałem WoWa na dysku w momencie, kiedy nie widziałem. Hejzo. You know what? You know what? You know what? Niech zgadnę. Wszędzie, jak są jakieś linki podane, to będę musiał ściągać tylko w patcha, prawda? Yep. God damn it. Czyli nie dość, że muszę znaleźć Roma Mariana. A niektórzy już się mogą pilotować. To ja może zechnę, czy ja dostałem, czy nie? Znaczy prawdopodobnie nie, ale sprawdzić można. Gry? Halo? Chyba nie widzę, żebym dostał betę niestety. A czekaj, zesetuję Battle.net i zobaczę. Teraz jak o tym wspomniałeś, też nie zaciekawiło, bo też się zgłaszałem, ale zazwyczaj wtedy dostajesz też komunikat na maila, że dostałeś się do jakiejś tam alfy czy czegoś i dzięki temu możesz ją sobie zainstalować. A tutaj nic takiego nie widzę. Diablo 2 Resurrected, kup przez sprzedaży nie ma nic o odpaleniu, więc zakładam, że też się nie dostałem. Chyba trochę za mało gier Blizzardowych kupiłem, tylko prawie wszystkie. A przez prawie wszystkie mam na myśli, że mam Warcrafta 3 bez Reforged, bo Reforged się. Mam Diablo 3 bez Necromancera. Mam Starcrafta 2, wszystkie części. Mam Starcrafta 1, nie pamiętam, czy w końcu remastera kupiłem. Chyba nie. A może tak? Nie pamiętam w sumie, czy jak pływałem. Nie, pływałem remastera, bo przecież nawet się śmiałem z polskiego dubbingu w remasterze. Fajnie w ogóle się patrzy na Battle.net czasami. Przez to, że to jest na zasadzie, że kiedyś to ludzie sobie grali na Battle.net, co nie? I teraz jest sobie taki Krystian Potępa niedostępny od roku, taki Marcin niedostępny od 2 lat, taki Kasper niedostępny od paru miesięcy. Najdłużej mam Waliona, który jest niedostępny 7 lat. Kurwa, 7 lat? Jezu Chrysty, nie za długo. Co ja teraz jak o tym myślę, to w odpalenie Kaizo to nie jest dobry pomysł. Człowiek chce się wyluzować, a nie denerwować się na Kaizo. Może lepiej nie będę tego robił. Może lepiej nie będę sobie tego robił. To jest tak zwane, wiecie, resztki szacunku do samego siebie. Może Kreator? Koraptor. Tylko z drugiej strony, czy ja mam coś, co mogę tak na szybko odpalić? Właśnie to jest ten problem, że ja generalnie nie mam aż tak dużo rzeczy. Mam sporo takich rzeczy, które się nie się nadają do odpalenia na streama. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia na następnym dungeonie. Opuszczę drużynę, już nigdy więcej go nie widziałeś. To jest zawsze ta jedna osoba, z którą dobrze się robiło jakiegoś dungeona. Zawsze. Bez wyjątku. Głupie pytanie. Co właśnie na OBS-ie widać, że teraz sobie. Nic nie widać, że robię stepmanie. Czy ja w ogóle mam stepmanie? Mam stepmanie.
Ale nie dałby rady wykorzystywać maty do sypania na klawiaturze. Średnio mi się to widzi. O tak, moje ulubione! PvP3! Tak, PvP3 w Dark Soulsach. PvP3, kurwa mać. Dzisiaj plotę? Jezu Chryste! O mój święty Boże, tego to już dawno nie robiłem. I jestem pewien, że gdybym teraz się zabrał z osu, to by się to skończyło bardzo źle. Nie no, ja wiem, na pewno wszyscy bardzo się ucieszą, jak odpalę Ligusie! O nie. O no. Tylko czekają aż ludzie rządka wizaka. Znaczy, właśnie się zastanawiałem nad Isaaciem, ale mówili, że ten, że... No dobra, chciałem powiedzieć, że zastanawiałem się nad Isaaciem, ale myślałem, że ty już będziesz wchodził, ale jak już mam od ciebie pozwolenie, nawet przyzwolenie, to aż to zrobię i w sumie potem się będę zastanawiał, co dalej. Daj pierdolnik sobie, że szkoda słów. Tylko będę musiał... O, mój święty Boże, czemu ja go na pustyni? Czy mogę proszę zmienić Isaac and his mother lived Isaac alone and in a his small Isaac? house on a hill. Isaac kept to himself, drawing Czyżbym musiał pictures and dodać nowe playing with his źródła? toys as his mom watched Christian broadcasts on the television? Znaczy, generalnie to, co chcę zrobić, to wyłączyć full screena. O, teraz lepiej. Irytuje mnie zawsze, jak są gry takie jak Isaac, gdzie nie da się ustawić rozdzielczości, tylko trzeba ręcznie takie jakby zmieniać. Czemu? Dlaczego? Literalnie dlaczego? Chciałbym konkretną rozdzielczość, a nie... A, bo to w ogóle widać w końcu, to ciekawe. Aż czekaj. Mogę chyba w ten sposób to zrobić teraz, jak o tym myślę. Jeszcze trochę. O. Nice. Dopasowana tutaj OBS-a. Wszystko jest K. I przy okazji teraz powinienem być w stanie wyrzucić czat Twitchowy na ten. Na ekran monitora, tak że będę miał łatwiej widzieć, co piszecie. No more settings, pop out. Proszę daj mnie go tutaj, żebym mógł widzieć czat. Nalegam. Kurczę. Czemu mi to robisz? Isaac, plec, wracaj. Pozwolę sobie jeszcze ściszyć się odrobinę grę, bo przynajmniej jak u mnie jest odrobinę za głośno. Nie pamiętam, czy Mordka dzisiaj może. Wydaje mi się, że dzisiaj ostatni dzień, kiedy może, więc jak dla mnie to spoko. Ja jak najbardziej mogę CS-ować, tak tylko mówię. Either way. Czy. New run? Coś, nie new run. Albo nie, new run. Zrobię new. Bo ten wczoraj nawet nie do końca pamiętam, co tam się działo, więc... co my tu mamy? Coś mamy obok. Kluczyk. Dużo przeciwników. Dużo więcej niż bym chciał. No go na like. Au. Wpadłem w gumiaka. Czy możecie mnie zostawić? Kurde. Czy pamiętasz, że... teraz jak o tym mówisz, Krystian, to ma to sens.
Nie powiem. O my god, czemu mnie boksitujesz? Nie no, żartuję. Dzięki, że przypomniałeś. Też przypomniałeś. Nawet nie wykluczam, że ja o tym kompletnie nie wiedziałem. Panie, ja już się po prostu przygotowuję mentalnie na celsiki. Z takim tapowaniem. Zamiast tego. Zamiast spajowania na potęgę. Ale kolejny klucz. Mam klucze, ale nie mam nic znalezionego. Więc chciałbym zobaczyć, co jest w tym pokoju. Muchy. Dużo much. A jest jaki jest trochę obrzyd, nie powiem. Otworzyły się pokoje. Tu jest kluczek, nie pogadzę. Dużo kluczy mam generalnie. To, The Tower. Destruction Brings Creation. Co robi ta karta, jeśli mogę spytać? Te bomby w pokoju jest pan... Oh boy. To już mi jak zabawa. To. Mongo baby. Mongo friend. Okej. Wysadźmy te beczki, czemu nie? Kto mi zadba nie wysadzać wszystkie beczki w pokoju? Absolutnie nikt. Do sklepu nie idę, bo nie mam kasy. Zobaczmy, co mnie czeka na sam wspaniały początek. Game Mini. Ten boss jest tak prosty, jak póki co wygląda. Powiedzcie, że ten boss jest tak prosty, jak póki co wygląda. Okej, może nie być aż tak prosty, jak bym chciał. Podejrzewam, że byłoby znacznie łatwiej, gdybym zabijał ich, powiedzmy, w miarę podobno, a nie zostawiał ich tak osobno. Chciałbyś pana jego najpierw zabił? Pewnie tak. A cóż to, The Bell. Paskiem po dupie. Mam. Tak, Repentance, z tego co się orientuję, Repentance to Delsek. Z dużą ilością zawartości, to prawda, ale Delsek. Au, całe dwie muchy. Ej. A, dobra. Przez to, że mam te ikonki po prawej stronie, cały czas mi się wydaje, że coś jest do podniesienia. A nie, że to jest w moim ekwipunku. Ogólnie jest taki trochę klater, chciałby się raz. Wow! Jesus! Nice! To jest duże. That's what she said. Fajnie, czwartek. That's what she said. Tu jest sklep, do sklepu nie mam kasy cały czas. O, a cóż to? Cześć, Krystian! Nie no, miał być jeden run, Krystian, chyba, tak? Fajnie jest, nie wiem, o co ci chodzi. Taki rapid fire.
O nie, on się pali, nie. Przestań się palić. Come on. Kurwa. Zdetonowałem sobie bombę. Wow. Pijące. Spróbujmy ugasić ognie. Piekielne. Burp. Co tu jest? Coś tu jest zamknięte. Więc nie będę tam przed EGS. Zesrał się, chłop. Ej, bo ja nie mam nieograniczonego zasięgu. Nie wiem, czasami game niektórych gry przyzwyczaja tego, że ma się nieograniczony zasięg. Au, zasięg. Obezwać. W sensie, że było to głupie z mojej strony, że to obezwałem, o tak powiem. Ej, chapeki. Hej, w jeden. Pójdźmy lepiej w lewo. I obrywajmy od wszystkiego, od czego się da pętli. Jej! O Boże. Nie chciałem tego używać, by the way. To był Mickey. Extrax. Czy mamy repentance? Biorąc pod uwagę, że podpierdzielam bardzo intensywnie, to chyba tak. Cześć Marcin! Nie chcę zastanawiać się o tych ikonkach ślimaka. A, to co, okej. Dobra, dobra. O, soj Milk! Taki dobry! O, jeszcze z Librą. Destino 22. Wiem, pisałem to, bo po chwili się zorientowałem, że jestem retardet i jest plus 9, a nie plus 7. I chyba nawet ci odpowiedziałem na to, na serwerionkę. I miałem takie, przysięgam, jeżeli on ustaje sobie budzik na 20, wstanie tylko po to, żeby nie było streama, to będzie im bardzo głupio, smutno i przykro. Nie mam bomb. Bomba. Nie mam bomb! Okej. Nic. Nic. Posłuchaj mnie, chłopcze.
Okej, okay, ta mucha mi pomaga. Trochę. Czy ja teraz wszystko spowalniam, jeżeli to trafię? Bo tak to trochę wygląda. Czy to nie ja, czy to ktoś z moich familiarów? Albo to jakiś efekt pokoju czy czegoś? Bo mam wrażenie, że to jakoś się pojawia. Jej figurę w sumie. Shot speed down. Jej! Tak chyba ten trinket. Jak widzę te ściany, które mają wodę spływającą, to aż szkoli ci, żeby bombę tam postawić. Wow. Jezu. Zostawcie mnie! Piguła! Puberty. Wejdźmy tędy. No i to by wielkie różnice. Fajne bomby. Byłaby wielka szkoda, gdy nie latał, co nie? Fajnie było mu zebrać takie bomby, co nie? Czym właściwie jest ta ikonka tego czarnego lisa, czy cokolwiek by to nie było? Kto ma po lewej stronie, z ogóle od dołu. Postawię za kamyczkiem bombę. No właśnie się zastanawiałem, czy można tak zrobić, ale jeżeli mówicie, że się da, to zgaduję, że się da. Nice. Czy coś jeszcze tu mi się opłaca? Serduszko raczej nie. A, okej. Okay. Coś niby jest, chyba? A, ja tu byłem. Right. To jest to. Dobra, już widzę. Przez kolce wolę by nie przechodzić, miałem możliwości. Po pół serduszkę raczej nie będę szedł. Co tutaj jest? Tegnojki! Dobra, jest klucz. Tutaj? Wow, 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 wow. Będzie najważniejsze, że Sojmir to nie jest idealna odpowiedź na tych przeciwników, ale mogę się mylić. Nie podoba mi się, bardzo mi się nie podoba. Slow effect. Nie wciśniesz select. Czym jest ten pokój po prawej? Chciałbym wiedzieć, zanim tam wejdę. O kurna, jest okej, no right. Sacrifice him. Możesz wejść na spokojnie. Okej. Okay. Apparently nic nie dostałem. Dużo rzeczy. Niepokoi mnie to. Zwłaszcza, że te ich strzały są dość niewygodne do unikania z tego, co widzę. Przynajmniej dość mocno jest powalnie, I guess. A przez dość mocno ma na myśli w chuj mocno. A coś tu jest? Nie. Nie, 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 nie. Nope, nope, nope.
Mam ochotę pójść i wysadzić gdzieś coś, żeby zgarnąć HP-ki przed bossem. Tylko pytanie, czy mi się opłaca. Mam dwie bomby i półtorej HP-ka. Boję się, że bez HP-ków nie dam rady. Ja przynajmniej sobie to połówkę wezmę. Pierdol maszynkę może. Mogę też spróbować, niby. To jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Au. To było niemądre. Było warto, by the way. Czemu nie da się wypchnąć tego? Au. Że tak tujmy. Kurwa. Mega Man. Au. Jestem Malty. A bo i nie. Ten stroj jest naprawdę fajny. Nie będę kłamał. Nawet nie blisko, by the way. Czy pójdźmy w prawo najpierw. To nie była dobra opcja. To kategorycznie nie jest dobra opcja. Au. Nawet nie widziałem, czemu obydwałem te bracha. Bombki. Zawsze coś. Czemu? Czemu wybuchają po śmieci, czy mi się wydaje? Tak, oni wybuchają po śmieci, to by wiele wyjaśniało. Kupa, gówno. Kasa. To jest dokładnie to, co jest mi potrzebne w tej chwili. Okej, wnioskując po tym, że oni tylko strzelają i drzwi się otworzyły, to najgorzej, że mogę... O. Jak złym pomysłem jest podniesienie całej kasy? I dlaczego złem? A, ja tam obywałem? Jezu! Nie! 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 Jeszcze żyję! Powiedziałem coś. Uuu, dobra, żyję. To kasy wpadło. Co tutaj będzie? Boss i kasa. Okej, nie ma oznaczonego żadnego pokoju, w którym byłoby coś do kupienia, niestety. Więc
Muszę sprawdzać ręcznie i liczyć na to, że nikt mnie tu nie udupi. Chciałbym jakieś... O, dziękuję. Nawet nie musiałem mówić, że chcę chapaki konkretnie. Czy ja strzelam jeszcze szybciej niż do tej pory? Kurwa, ile debuffów masz? Jak rozumiem, biorąc pod uwagę, że nazwałeś to debuffami, to nie powinienem się z tego cieszyć. A! W tym sensie, że debuff na przeciwników. Czają. O Boże. O mój Boże. Gdzie on jest? To. Czy on wybucha po śmierci? Come on. Okej, okay, to jest tapek. Nie będę nim gardził. No też dwa kubska. Kubsztale wręcz. Szczęka, a w niej kasa i kluczyk. Nie ukrywam, nie czuję się komfortowo z ilością hapek, które mam. Głupie pytanie tak właściwie. Czy to jest tak, że jeżeli strzelam ileś razy na sekundę, to mam za każdym razem taką samą szansę na to, że któryś z tych debuffów wejdzie, czy... To jest tak, że powiedzmy to, że mam Sejmilka zmniejsza te szanse. Bo domyślam się, że to nie jest tak, że to jest gwarantowane, że coś tam wejdzie, tak? Bo to było pewnie za silne. The Empress may rage blink power. O no 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 no, au. Ta karta po face za tym jednym pokoju. No spoko. Cza. No, jak póki co bardziej niż o to, że coś jest dobre, no bo sam muszę się chyba martwić tym, żeby w ogóle przeżyć potencjalne spotkanie. Co do cholery. Z bossem. O Boże, to są... Czaje. Rozumiem, przyjmuję do wiadomości, jak to działa. Nie przyjmuję do wiadomości za to tego, ile ma hapeków. Kurwa, pół HP. Literalne pół HP. 20 złotych dukatów. Co ja mam zrobić? A zacznę losowo wysadzać ściany. Licząc na to, że może coś gdzieś trafię. Może duży grzyb lecić, kiedy daje HP up.
Tak! Jej. Okej, to byłem. To nie była biała mewa. Biały wilku. Oj. Myślałem, że te małe grzybki mogę zdetonować. Wiesz co, Michał, w momencie, kiedy piszesz mi to, kiedy mamy jakieś tam drobne opóźnienie, to... A Boże, bo aniżeli. Right. Czy jeszcze raz? Tu nic nie ma. God damn it. Go for it, big guy. Goodie. Oh, baby. To się nie skończy dobrze, prawda? Jeszcze żyje. Czemu ja to przeżyłem? Czemu ja to przeżyłem? Lock up. Yay, lock up. Always lucky. Depths. Czemu kluczy? Aha! Nie wiem. Nie zauważyłem kluczy. Jakoś kompletnie je przegapiłem. O, pieniądze. O. A mi powiedziałbym, że klucze i tak mam trochę. Więc przynajmniej o tyle... O Jezu. Jest przynajmniej o tyle dobrze. On się schował. Come on. Dobra, serduszko. Jezu, już prawie mamy z powrotem pełne HP. A, to mnie ściąga po prostu Wiksa, no okej. Okay. Zastanawiałem się, co to dokładnie robi. I po dzięki chyba też ściąga Wiksa, no. X-Lax, whatever. Zeszczałem się. Edo. Mam na górę. Klucz. Idzie po co mi klucze. Okej. Okay. Głupie dobale. Fajne jest w sumie to, że... Jak jest efekt jakiś statusowy, to teoretycznie jeszcze pokazuje, gdzie przesleje przeciwnik. A ja zobaczę. Głowienka jeszcze. Dajcie im przejść. Uchę. Techix. Czy ja chcę wiedzieć, jak to działa? Out.
Uuu, cóż za obrażenia, proszę państwa. Znaczy, ja się spodziewam, że ja te zombie-rana trochę. Głównie dlatego, że nie ogarniam aż tak baza i taka. To jest serduszka. A nie mam pełne HP, więc nie powinienem narzekać, ale... czy opłaca mi się tutaj cokolwiek dać? Pchać przy mnie o te bombami. Piękne. Kurwa. To nie wyszło tak, jak chciałem. S. TBH. Nowy mem ten w takich, nie powiem. Jesus fucking Christ almighty. I tak obrywą jak idiota, nie martwcie się. What? Czemu mówisz, że tak ostrzał nie dobyło? What the fuck? Marcin? In before zapamiętałem jej inaczej z dzieciństwa. Bombki. Ajajaj. Ajajaj. Jak działa ten Bomb Buddy? Jego się używa L2? Dobrze pamiętam? Kamyczek z X-em. Jestem ślepy, nie widzę kamyków z X-em. Drogi rząd trzeciego... Aaaa! Czekaj. To jest drugi rząd? A, dobra, idę. Boję się tego. To mnie będzie ściągać, prawda? A i nie, żebym teraz miał jakikolwiek wybór. Nie, chce mi się tego wypychać. Czemu jest zakrwawiony klucz? Nowe. To ci zużywa klucze. A coś robi w zamian? Czyli po prostu wchodzę na to, co te klucze. Lulu.
Thank you for your donate. Raz jest w sklepie, że... Nah. Już dzisiaj wystarczająco dużo zabijałem NPC-ów. Chyba wsi ogarnąłem, oprócz tamtego jednego pokoju z kłami. Wow. Czy to jakieś niszczy pociski, czy mi się wydaje? Au. Obywałem mojego pajączka. Wow. Dobra, żyjemy. Regeneration HP up. Niebieskie serduszko. Ale fajne. Okej, to tym razem zapytam, czy mam tu coś jeszcze do zrobienia, Davido na lewo. Pomóżcie? Doraźcie? Cały czas strzelam. Ewidentnie strzelam cały czas. Depstwa. Po lewej jest jakiś zamknięty pokój. Opłaca mi się? Nie. Jezu, ile? Ile rzeczy! Bomba! Bateryjka! Karta! The Moon! Czym jest The Moon? Powiedzcie mi proszę. The Secret na mocie telepie. The Moon. Dzięki, Adolf. Hej! Sprzedaż steamowa, hurra! Przedmiot pod spacją płacze. W sumie to masz rację, zapominam o tym, że go mam. Jak mapa wygląda? W górę wrócę tam, więc chyba będzie mi się opłaca tu na razie. Ustal. Butterbean has a pit in the basement. Jedu, co mnie? Co mnie biło? Co mnie pije? A, to był wodek z przedmiotami, okej, dobra. Już ogarniam. Kwestia. A, zobaczmy, co tu...
Czy ja wyglądam na masochistę? Sobie mogę hajsy zgarnąć. Nie ma nic, co powoduje, żeby miał tego nie robić. Chcę, żeby losowo wcisnąć przycisk. Czy to coś jeszcze było? Był klucz. Tam nie wchodzę. Cztery, pięć, sześć, siedem. O nie. Dobra. Nic złego mi nie zabija na szczęście. Czy da się jakoś wyłączyć mapę? Aż w sumie widzę, że nie trzeba będzie. Dzięki. Słuchajcie co? Nic tu nie było. X. Znowu kamyczek z X-em lewy górny róg. Rzeczywiście. To space i ten multiplayer. Podwaję bombę albo klucze. Czyli równie dobrze mogę tego użyć po prostu. Two of spades. Dobra. Kupsztal. He? Literalnie nic się nie zmieniło? No i mam chuj kluczy. Jedno dziecko prosi o hajs, a ja nie ma hajsu. Wysać go. Musiałbym tu podbiec. A ewidentnie wbieganie w mały przycisk nie wychodzi mi dzisiaj najlepiej. A, bo tu nie ma Jezu! Jestem retarded. Jestem kompletnie retarded. Nie wbiegam tam. Więcej. Isaac, empty Isaac. Zadawało znowu obrażenie, Jezus Chryste. Isaac! Miliard achievementów! Isaac's mother repeated to herself. This was the end.
Isaac, his mother was far too strong for him. But just as he... Mam dziwne wrażenie, że odblokowałem właśnie jakieś 11 achievementów. Cześć, Ontarian. Owszem, przybyłeś na sam koniec. Ja, stara, XD. Dzięki za followa. Z góry mówię, to nie jest tak, że Isaac jest u mnie regularnie, więc tak to legalnie uprzedzam. Zresztą jest to niejarze pewien, że tytuł Sima sugeruje coś zupełnie innego. Unlock the Womb, Unlock Challenge 20 Purist. Dużo challenge. Krystian jeszcze chciał chyba, żebym ten... Żebym zrobił suicide albo coś. Nie mam? Chyba nie mam. Friday, have a heart, speed, extreme, purist, host, waka waka, computer service, no. Snickers, beans, when life gives you lemons. Pitch black, high brow, head trauma. No to nie, nie mam. No bo jako, że miał być jeden urn, to będzie jeden urn, zwłaszcza, że wiem, że Krystian też by chciał pograć. A to wcale nie jest tak, że kradną mu gileczki przez Steama. Więc na razie z Isaaca to będzie na tyle i ogólnie z mojego streama też będzie na tyle. To taki chaotyczny dzisiaj ten stream wyszedł na zasadzie od Parasa i Sosa, a potem... A potem co? Swoją drogą 18 widzów. Chyba pierwszy raz widzę tyle osób. Chyba muszę częściej z akacją. Znałem życie. Ktoś mi zaraz powie, że tak zdecydowanie powinienem. Nie no, zobaczę się jeszcze. Raczej nie mam w planach kupowania Isaaca, ale może będę jakoś częściej grał, jeżeli będę miał okazję. Niczego nie obiecuję, tyle powiem. I potem Jump Kinga. Oj, tak, tak, kolejna gra, której nie mam. Znaczy ja wiem, tylko zdaję sobie sprawę, że przede wszystkim nie jestem jedyną osobą, której udostępniasz giereczki. Więc no, co mogę powiedzieć? Nie no, mówię, to będzie bardziej kwestia dogadywania się, tak? No właśnie, ta część z grania 23 godziny jest nieco problematyczna. Zresztą wydaje mi się, że po prostu teraz dostałem jakiś bardzo zbalansowany zestaw przedmiotów i dlatego jak w jakikolwiek sposób mi szło. W każdym razie mówię, na dziś to było na tyle. Dzięki, że wpadliście i do następnego razu trzymajcie się, bo cześć.